Ja jak się nazywam, się Adam Palimonka, a to jest nagrywa się tutaj? Tak, ja już wcześniej włączyłem, żebyśmy się nie tam. Adam Palimonka, urodziłem się w Ożarowie Mazowieckim, w gospodarstwie Mikołajczyków w 1942 roku. I w rodzinie wielodzietnej byłem najstarszy, było nas sześcioro, czterech braci, dwie siostry. Pracowałem, chodziłem do przedszkola w kablu, do kabla. Później pracowałem w kablu, pracowałem w Cebeku, pracowałem w Duchnicach, pracowałem na Szczykułach. A i większość pracy to pracowałem w Warszawie. A jak pana rodzina trafiła do Ożarowa? Do Ożarowa ojciec pochodzi z Kieleckiego i matkę też przywiózł z Kieleckiego i tutaj się zadomowili na gospodarstwie u Mikołajczyków. No. A kim są ci Mikołajczykowie? Słucham, gospodarz. A skąd? Gospodarz Ożarowski. Aha. Ożarowski. No. Gospodarz Ożarowa, który mieszka naprzeciwko kabla. Ignac Mikołajczyk. No i później ojciec wyprowadził się od Mikołajczyków. Dostaliśmy mieszkanie. Najpierw mieszkaliśmy u Matysa w piwnicy rok czasu. A u Matysa to gdzie? Koło gminy. Koło gminy tutaj w piwnicy na ziemi mieszkaliśmy rok czasu. Ile pan miał lat wtedy? Wtedy to miałem chyba 4-5 lat. To zaraz po wojnie? Tak. Urodził się pan w 42. Drugim, no. I tego. I tak gdzieś tak, 4-5 lat mieliśmy wtedy. Chłopaków ojciec wywiózł tam na wieś w Kieleckie, a ja tu zostałem sam z ojcem i z matką. Później dostaliśmy mieszkanie na Majewskiego u gospodarzy Pawłowskich. Później ojciec pracował w fabryce kabli, dostaliśmy mieszkanie komunalne w bloku na Kolejowej 2, mieszkania 7. A jak się mieszkało w tej piwnicy? Dlaczego żeście w ogóle trafili do tej piwnicy? Bo nie było gdzie. Aha. Nie było gdzie, nie było. Ojciec musiał uciec, bo tam nie mógł wytrzymać już z tym gospodarzem. Nie wiem dlaczego tam, każdy musiał, nie mogli się dogadać. Ale on był u niego pracował? Ojciec był furmanem u niego. Aha. Był furmanem. A co robił furman? W wojnę ojciec jeździł na karcelach z warzywami. Aha. Lato, zima. Jeździł w wojnę, jeszcze miał taki beczkowóz, jeździł do getta po tak zwane pomyje. Pomyje to jest resztki jedzenia. Z getta wywoził, no, bo oni dostawali, każdy gospodarz miał kontyngent. Aha. Narzucony przez Niemców. Musiał tam zakolczykowane świnie, czy tam bydło, było zakolczykowane i miał przydział na przywóz pomyj z getta. Okej. Okay. No. I ojciec tam jeździł między innymi właśnie do getta po te pomyje. Aha. Dla świń przeważnie. Dla świń Mikołajczyka? Tak, aha, do gospodarki. I po wojnie ojciec wyprowadziliśmy się stamtąd, przyszedł do Matysa, bo ojciec znalazł fabryce kabli robotę. Był tam najpierw jako placowy, później pracował na gumowni, później i... Placowy, no bo... Pilnował pracą. Słucham? Pilnował pracą. Nie no, placowy to znaczy sprzątać, trzeba. Placowy to jest tak jaki, no sprzątał plac, no aha, po prostu, aha, trzeba było, no. Ale to w kablu? Tak, w kablu. Aha. I później pracował na gumowni, na walcowni, przy produkcji gumy, to znaczy guma była potrzebna do, jako owijanie do kabla, aha, taki pancerzek tego, znaczy pracował na tej gumowni. Niech pan opowie się trochę ojcu, jakby... Opowiadał coś o tym karcelaku? Co tam się robiło na karcelaku? Na karcelaku, no to... Co to za karcelak? Karcelak to był bazar. My mówimy w ogóle do ludzi, którzy najpewniej niczego nie wiedzą. Ja wiem, co to jest karcelak, ale wie pan, to co był chodzi. Bazar, taki pół żydowski, pół tego, bo to był na terenie chyba tam żydowskim, nie wiem, w którym tam miejscu, czy tam na Lewkach, czy tam gdzieś tam, w każdym bądź razie. I tego. Także... Na karcelach się jechało, to znaczy furmanki, żaden samochód, wtedy samochodów nie było.
jak przyjechał samochód jeden albo dwa jakieś niemieckie, czy tam później, no to wojna była, 45. Ojciec wojny jeździł. To zbierali się na karcelach, jak jechali, furmanki, to jechało kilkanaście furmanek. 5-10 tak po drodze, załóżmy od Ołtarzewa, przez Ożarów, aż tam przez Bronisze, tam się zbierali, tak zjechało z 15, tak żeby, bo po drodze były szajki złodziei, trzeba się pilować. Także ojciec był kawał chłopa, miał z 90 rostu, był kawał chłopa. I zabezpieczał, był tak jakby ochrona. I oni no, jechali wtedy na karcelach i handlowali tymi warzywami. No to na tym polegało. A te pomyje? No to a też pomyje, widział getto. To, słucham? To też widział getto, opowiadał. No jak, no pewno, że widział getto. No przecież widział, przecież z getta przychodziły dzieciaki, jakim się udało uciec, przychodziły tędy za, jak jest poznańska SOS, to oni przychodzili z getta tam za budynkami, drogą, jak struga jest na Ożarowie, tam jak są pola ożarowskie. No. Oni wtedy przychodzili i kiedyś matka zobaczyła, że coś świnie zaczęły kwiczeć, tak jakoś nad ranem czy z wieczora. Matka wyszła do zobaczyć, co tam jest, a tam żydzioki, matka nazywała na Żydów żydzioki. Przyszło chyba 3 czy 4 tych żydowskich dzieciaków i wybierały pomyje z tego, z koryta od świni. Matka mówi, że no nie mogła patrzeć na to, to po prostu płakała. No ale co miała zrobić? Popatrzyła, no i dzieciaki jak tego i później tak musiały uciekać z powrotem do getta, żeby na czas, żeby tam ich nie złapali po drodze czy coś takiego. Takie sprawy przeżywała. No to tego, to tak... A matka co robiła? A matka pracowała na tym, ona była... Jak był tak zwane bandosy się nazywają, tak? Robotnicy polowi, nie? Aha. To wtedy było dużo takich, no w polu trzeba było pracować, wszystko ręcznie. Matka piekła chleb i robiła obiady. Dla bandosów? No, matka dobrze miała piec, matka była sierotą i babka ją dobrze nauczyła, piekła chleb. Dobry, znaczy tam był piec gospodarczy, tam, to znaczy wszystko wtedy było. Piec był do wypiekania chleba, były te do wędzenia, była ta wędzarnia taka zrobiona. To było takie duże, samowystarczalne gospodarstwo. Tak, to przecież wszędzie takie było, w każdej gospodarstwie to było właśnie no takie. No to, że sami robili wędliny, tak? To żaden problem zrobić było wędliny wtedy. Każdy to miał robić. No to od dziecka się przecież uczyło jeden drugiego. No teraz nikt nie umie. No to ja sumiał, miał jeszcze widać, że jak tam jakaś beczka jest, nie, po jakimś blaszana i w beczce tam podpalane jest tego i workiem nakryta, na drążkach w środku jest szynka albo coś i tam się wędzi, prawda? Mhm. Jest obgotowana i później się wędzi. I tak się robiło w tym? Słucham? Tak się robiło u tego Mikołajczyka? No szynkę się najpierw brało w ten, w saletrę. Mhm. Saletra. Tak ojciec, jak robił ojciec, jak jeszcze, jak tu byliśmy na Majewskiego, ojciec kupił szynkę, to wkładał w saletrę, tak było gdzieś ze 2 tygodnie, jak ona moczyła się w tej saletrze. Później dopiero, nie wiem, czy obgotowywał, czy jak, później właśnie z sąsiadem brali, to jeszcze na Majewskiego, jak mieszkaliśmy, to i gospodarz jeszcze do tego należał. Także te beczkę wystawili na polu tam, bo tam tak jak ośrodek jest, to nie było nic, puste było. Ośrodek zdrowia. No, to nie było tego ośrodka. Puste pole było aż tu do Matysa, a Matys to tylko ten... A Matys to który? To jest ten budynek, co tu jest koło gminy. Mazurka. Kursiewicz. Nie ma, koło gminy naszej, Kursiewicz okay, co okay. Mieszka. No. Tu jest, idzie się, gmina jest po prawej stronie, no. A ten budyneczek, co stoi taki, ten komin taki wysoki, co tam cieplarnie tak, był. Tak, tak. To był Matys. Okay. A później się Matys miał córkę i ożenił się z Kulisiewiczem, Matysa córka. Mhm. I dlatego się nazywa Kulisiewicz, ale to było posiad Matysa. Dobra. No i to tam nie było nic, wszystko było puste. Nie było tu żadnych tych zabudowań, ani tu w ogóle pusto było. I tego, no i to wystawili w tej beczce, tak wędzili tą szynkę, no ale jak wędzili szynkę, to taka szynka, ja wiem, no ona stała chyba
Ojciec kupił wtedy, miała z 15 kilo. To ona stała chyba te 3-4 tygodnie i w ogóle żadna zielona się nie zrobiła, mimo że kwiecień, bo to na Wielkanoc trzeba się szynki robiło. Na Wielkanoc, no. To ona stała i nawet słońce było i ona nawet nie zieleniała ani nic. A smak to był taki zapach, który się rozchodził od tego. A najsmaczniejsza to była przy samej kości. W samej kości to była szynka wtedy najsmaczniejsza. Często pan jadł mięso w tych czasach? Tamtych? No. No to zależy. No nie, no później to już było gorzej. Później, jak żeśmy się przeprowadzili na Majewskiego, to no zależy, bo ojciec później, z początku było kiepsko. Później ojciec nauczył się szklić. Był szklarzem i trochę dorabiał. Ojciec był, nie chciał się zapisać do żadnej partii, a miał 6 dzieci. Bezpartyjny, to im to było solą w oczach, że bezpartyjny ojciec umiał szyć, umiał zelować, ja się nauczyłem zelować, umie zelować, szpilki z tego szyć, umie przecież dracze, umie robić, co to jest z tego. Szyć się nie chciałem się nauczyć, bo ojciec kazał mi, żebym się uczył na chłopakach szyć, ja powiem, w życiu się nie dotknę do chłopaków, żebym ja się uczył na chłopakach szyć, ale szklić też umiałem, przecież mam diament jeszcze. Szklić to co znaczy? No, okna. Stawiać okna. Wtedy ojciec przecież na jesieni, to jesień to była taka właśnie największa pora do szklenia. No ojciec miał diamenty, ale diament ciął tylko do szkło jeden najwyżej półtorówki grubości, no średnicę 1,5 mm. Później weszły kółka. Kółko to ściął 2 mm i 3 i trójkie szkło, nawet i te matowe szkło ciął. To kółko, czyli to stalowe, nie? Diament nie dał rady tego przeciąć. Ojciec się nauczył szkleć, umiał wszystko i tym partyjnym było to solo w głowie, że my chłopaki zawsze czyste, ubrane, buty, wszystko tego podzelowane i w ogóle, no, że i oni nie mogli na to patrzeć, a ojciec mało zarabiał, bo nie chciał się do partii zapisać i najgorszą robotę dostawał. W kablu? No. To co robił? No jak był na walcach, to go później przenieśli z walce na jakąś inną, cięższą robotę. Więcej musiał się narobić, a mniej zarobił. No to jak wyglądała robota w ogóle w kablu? Ile tam było działów? Zależy na jakim działu. To były, to była stara fabryka tam w walce, co on robił. To jest, jak to się nazywa, no nie, no, no stara, no tak mu nazywali stary kabel. No ojciec robił, no tam na... No to były, dochodziły transporty, siarka, ołów, steryna, co jeszcze się do świecy daje, gliceryna to jest, w każdym bądź razie takie sprawy, że guma potrzebuje, sata angielska, nie? No tak. No. No to trzeba to wszystko mieszać, później było na walce puszczać i... To tam była taka z boku linia kolejowa. No tam gdzie rampa jest, z tamtej strony do kabla to jest jeszcze taka odskoczyła w bok, a to wtedy wszystko tam wtedy szło na kabel. No i z kabla tam kabel, później jak już mieszkaliśmy tu na Kolejowej, to w kablu produkowali przewód morski, kabel morski. To był takiej grubości, gdzieś w granicy, ja wiem, 12-15 cm średnica na szpulach takich wysokich. Nie wiem na ilu wagonach, w każdym razie było tego, tak żeby on nie mógł się przerywać. Musiał być jedno, żeby ciągłość tego kabla była. To chyba nie wiem ile wagonów wtedy było, w każdym razie to było do Szwecji. To było, nie 30 km miało być tego kabla, czyli w każdym razie w Sebeku Schmidt i tam jeszcze zespół Schmidta jest i zespół z Sebeku wymyślili mufy podwodne do łączenia kabli przewodu, że pod wodą można łączyć tymi mufami, w tych mufach, tak żeby były strzelne. Oni też za to jakąś nagrodę tam dostali, bo jeszcze tam jak w Cebeku byłem, to była wystawa pokazana w gablocie. Co to jest Cebek? Centralne Biuro Konstrukcji Kontrolnych. I on było, czy w Warszawie? Tu jest przecież, jak Konotopska. To ten, jak jest Biedronka,
No. No to był Cebek. Ten budynek stoi obok. Aha. To był Cebek, a tu gdzie Biedronka jest, to tam jeszcze z tyłu za Biedronką jest jeszcze warsztat ślusarski. Tam chłopaki jeszcze robią, reszta chłopaków tam kilku robi, nie wiem, pięciu czy iluś tam robi. To właśnie to był cały tam, myśmy robili tam pocynownię do kabla i... To ja tego nie wiem, no to pytam pana, no dobra, no to... A biuro jest tylko, został ten budynek, co jeszcze tam, co są wynajmować. Centralne biuro? Konstrukcji kablowych. Czyli coś na potrzeby kabla tutaj, projektowanie, to jest, tak? Projektowanie, to tam takie słuchy dochodziły, że tam wszystkie te aparaty i te wszystkie takie, to więcej były warte jak ten cały kabel, taka plotka chodziła. No, że... Aparaty te testowe, tak? Takie, tak, do produkcji. Tam taki jakby no, zespół wynalazczości, nie? No bo, no bo jak przychodzi miedź, załóżmy w belkach, belkach miedź albo ołów, przychodziła belka, no to przecież tą miedź trzeba rozpuścić. Później szły te przeciągarki, takie, najpierw szły taki pręd, załóżmy 3 cm i później coraz bardziej przeciągany był i przez takie, później przez podsynownię i tak dalej, także on pójdzie aż do zera, nawet, no jak włos po prostu był, 0,2 czy tam 0,5 mm. Tu myślę, tacy podsynownie robili w tym, w Cebeku. No i teraz tak, zaczęliśmy o tym kablu, mamy ten kabel morski, to co, jakich trzeba było działów, czego trzeba było, żeby taki kabel zrobić tu w kablu? Jaki, najpierw trafiały te wszystkie rzeczy, sadza, steryna pan mówił i tak dalej, i tak dalej. Siarka jest potrzebna do gumy, dlatego jak siarka, jak można powiedzieć, że to siarka w gumie może być. No jak się mówią, palą oponę, nie? No czym śmierdzi ten dymiak, jak przy grzeje, tak? No przepali śmierdzi siarką, nie? No to siarka jest w tym, w gumie. Także siarka musi być, to siarka to wagonami, to myśmy tę siarkę zbierali, jak wagon był nieszczelny, brało się sól tą potasową, czy jak to się nazywa, i robiliśmy ten taki kalichlorek do strzelania. Tak. Się brało i na Wielkanoc... Saletra. Saletra? Saletra, no. Saletra, tak. Jaka ona? Amonowanie? Jaka to chyba jest? Chyba tak. Chociaż nie przypomnę sobie, ja też z tego strzelałem. No to jest, myśmy to nazywali sól Baltoreta, tak myśmy nazywali, ale jak to... Te nasze to wiedziały w aptece, co to znaczy sól Baltoreta, znaczy ta saletra do tego, do strzelania. Ale to, a pana ojciec się wtedy robił na kablu. No i tak, żeście tak. To zbierali. No dobra, no i robimy ten kabel. Chodzi o to, żeby pokazać ludziom, ile to różnych, tak, różnych części. Kabel była maszyna. To była maszyna amerykańska. Tam większość maszyn to było amerykańskich. Tą maszynę amerykańską to teraz jak był likwidacja kabla, jak Miller nie chciał, jak chcieli sprywatyzować, no, kabel, SLD, tak. co było rok czasu czy 2 lata było ten blokada kabla, strajku, to oni tą maszynę wilakami dziurawili, bo nie mogli ją ruszyć. Ona była tak zabetonowana, tak spoziomowana, spionowana, że tam nie mogło drgać, tam musiały być. No tam było, wszystko, nawet ostatnio taka w kącie stała, stara, taka maszyna, niby taka tego drukarka do wycinania ABCD, tego, czy liter, czy cyfer, ustawiana, mogłeś ustawić sobie na centymetr, na 2 i normalnie taka wycinanka, rozumiesz, kręciąkiem, pyk, wycinała. Prosta niby w tego w obsłudze, no bardzo prosta, rozumiesz. A taka sprytna była. Tam wszystko można, szablony to przez chłopaki jeszcze jak oznakowywali kable, nie? Tam pisze na bębny trzeba oznakować, tak, że tak. 100 tam, czy ileś tysiąc tam kable, tego numer kabla, czy numer bębna i tego. To właśnie szablony na tej maszynie wycinali. Ona w rogu stała. A ta duża maszyna do czego była? A ta duża maszyna to właśnie była do tego, do produkcji kabla, tego takiej większej średnicy. Bo to były różne średnice. Były średnica załóżmy 5 cm, 7, zależy jaki klient się zamawiał, prawda? Kabel ziemny były,
To no, kabel, jak to kabel? No. Kabel mieć, później było zaraz, jak to było? Mieć, guma, mieć albo papier. Papier był taki smołowany, to były spule papieru. Mhm. Tak jak papier toaletowy, tylko wąski. Załóżmy 5 cm. I on nawijał raz koło razu kabel i później na to szło albo ołów. Albo ołów, albo guma i później ołów. Nie, ołów to szedł na końcu. Nie, ołów jest miękki. Ołów jeszcze był czymś izolowany. Nie pamiętam dokładnie tego przekroju, jak oni robili. I to później nawijane było raz koło razu i to tak maszyny były ustawione, że później gotowy kabel już wychodził na bęben. Nabijało się i później sprawdzali, mieli te do przebicia z jednej strony, z drugiej strony i każdy przewód, czy przebija gdzieś w środku, jakby gdzieś tam coś było przebicie, do kasacji, cały bęben do kasacji, ciąć i szukać. Popuszczali prąd przez to? Tak, no, przedzwaniali, no załóżmy, jak sprawdzasz ten, takie jakieś, no, rozdzielnić jest coś, jak się sprawdza, tak? Masz bateryjkę te 2,5 czy tam 3, no, latarki, tak? I przedzwaniasz, przebierzesz tu i koniec. Przedzwania się to znaczy, że kabel, że przewód jest cały. I następny cały. Wystarczy jeden, nie ma, próg, koniec. Cały bęben do kasacji, no, już nie przychodzi. I pana ojciec całe życie w kablu? Nie, ojciec tylko 10 lat, bo już zachorował. Ojciec zapalenie staw, miał serce stawy. Miał, no bo on się nabawił tych stawów na tym, jak jeździł na karcelach. Przez to lato zima, zimą porą nie było. To, nie było tak, że 24 stopnie to był mróz. 36 stopni. W kościele był, jak był mróz 36 stopni, to witraże drewniany był kościół, nie? Kaplica była drewniana, to witraże w kościele gniotły, strzelały tak, no pękały witraże, ramy gniotły szkło w 36 stopniach, drzewo się kurczy przecież, prawda? A ludzie tam szli. I zgadzają, no to tylko fru, no. To był mróz taki, a teraz to tam 24 stopnie, to myśmy na glinkach w Ołtarzewie, bo 24 stopnie jak było, to się do szkoły nie chodziło. A myśmy na glinki, łyżwy i na glinki, żeśmy w podkoszulce, na glinkach, się ludzie przyglądali, a my spoceni. No, co tak zdaje, to na 24 stopnie, to myśmy się cieszyli, bo się do szkoły nie szło, tylko szukało się stawu. Glinki były w Ołtarzewie, jedne w parku, drugie. Myśmy jeździli na tych większych, tam gdzie, jak się jedzie na Pruszku, po lewej stronie. I co, oni chcieli zasypać te glinki, ale tam jakoś nie dali ludzie tam czego i nie wiem, sanepid czy ktoś, że to przecież dobra słodka woda, tam ludzie wodę brali na herbatę, przygotowywali. Brali. Które glinki? Te gdzie ta koparka wystaje? No, przy ogródkach to, działkowych kablowskich? No, to jest bagier. Mhm. To się bagier nazywa. Bagier, tak? A tak, dlaczego bagier? Bo to jest nazwa bagier, była chyba taka firma niemiecka, czy nie wiem, bagier się nazywało, także i ten bagier to była koparka do gliny. Aha. I tam w niektórych miejscach to jest, mówią tam, nie wiem, chłopaki mówią, że tam ponad 15, bagier chyba na 15 metrach jest. Bo tam bomby upadły i bomby jak upadły, to przebiły i źródła wybiły. I tam są źródła ciepłe i są zimne. Tu ciepłe źródło jest tutaj przy polu Bucholca. Na tym języczku i na odnodze. Muszę pana dopytać. Pole Bucholca, mówi pan o Ołtarzewie, tak? Tak. Mm-hmm. Przy Sosie, jak jest asfalt. W kierunku tam, Miastowa. Tylko w kierunku Pruszkowa. Aha. No, albo tam, albo na ten, jak to się nazywa, tamten pistolet, tam, co ten stoi, ten komin. Farbkownia to jest, jak to się nazywało? Po prawej stronie. Ale za torami. Tak, w tamtej stronie. Po prawej przy działkach. Pierwszy ten stawik malutki. Ten malutki to nie, to ten malutki to jest taki stawik był.
taki. No i potem jest ten duży, takim wykopem. Glinki, no. Tak, w kierunku Pruszkowa. No, no, to z tej strony Psytora to było tam najgłębiej i tam są zimne źródła. Okej. Tam są zimne źródła, bagier i tam jest chyba najgłębiej. Tam parę osób się utopiło, bo właśnie nie wiem dlaczego, może dlatego, że tu płyno było ciepło, a tam zimne źródło, może kurz go złapał, tam parę osób się utopiło. I tego. I to taka jest bawna rozmowa, jak się byliśmy chłopakami, jak już takie mieliśmy po 7-8 lat, jak już się do bagra dopłynęło, to znaczy, że już dobrze pływałeś. Od brzegu to jest jakieś 10-15 metrów, nie? No tam jest ze 20 moim zdaniem. Nie, no znaczy z tej od ulicy, to od Ksosy to może być ze 20, ale z tamtych stron od Bucholca i tu, od, jak jest odnoga, bo jest tak i później jest ta odnoga taka, tak? Tak, takie wykopane, długie. No, takie, to jest, zaraz, to jest tak, tak, gdzie Glinki, tu jest języczek, na tym języczku to była taka plaża, tak. Bo tu był piasek, tu dalej i później jest ta odnoga taka. Tak. No, to na tej, od tej odnogi tutaj jak jest ten, działki, to tu było chyba najbliżej do bagra z tamtej strony i z tamtej strony. Może z 15 metrów. No my takie 8-9 lat chłopaków już my pływali na ten bagier. A ten bagier był, to była niemiecka koparka? Nie wiem, bagier trzeba się dowiedzieć. Ja nie wiem, czy niemiecka, czy angielska, jaka, nie wiem jaka to no, firma. No ale nie, jeśli te bomby spadły i wybiły te źródła, bo to taka historia, tak? Ja słyszałem historię, że ta koparka po prostu naruszyła jakieś źródło i że ją zalało. Nie, oni tam pierniczą takie farmazony. Jak mogła naruszyć koparka i by wylało? No. No nie wiem. No. Bomby, no to jak w wielu miejscach by naruszyła? W jednym, no, tak? A źródła wybijały w kilku miejscach. Źródła wybijały w tym miejscu koło szosy, wybijały tu, bo są ciepłe źródła, no, i zimne. Denerwuje. Bo były, no bo, to, bo tam, no tam ktoś gada, że koparka mogła naruszyć. To nie jest przewód na polu, że jest zakopany na 2-3 metry, tylko to jest 15 metrów. To oni by wiedzieli, co jest grane, że może być przebicie jakieś, że mogą mnie kopać do tej czy tego, a przecież ile przecież się nakopali, jeszcze ten przecież taki wał tej gliny był jeszcze. Jeszcze w którym roku jeszcze Ruscy jak już przyszli i tu stacjonowali nad Glinkami, bo Ruscy stacjonowali nad Glinkami. Mieli tu namioty rozbite komina, jak kominy były. Aha. I Ruscy tu stacjonowali, bo oni tu mieli warty na Warszawie. Swoje warty nastawiali na Warszawie. Swoje posterunki. No, no, no. I tu mieli swoją taką jakby pod namiotami. I no taki obóz. Taki obóz, no i tam się gotowali. Ale tam, to w które lata to były? To jest lata, ja miałem wtedy mogłem, ja do szkoły chodziłem. To już było. Jeszcze Stalin nie umarł chyba wtedy. Stalin w 54 roku chyba się przekręcił. Ja byłem w drugiej czy trzeciej klasie. Teraz w drugiej klasie to bym miał 7-9 lat, nie, w czwartej klasie, 54. On tak gdzieś, tak 54, był gdzieś 55, 56. 56? Nie. Nie, to mi się w 56 to Pałac Kultury był chyba. Tak. 55, 56. On chyba 54, ja chyba do trzeciej klasy chodziłem, to miałem 10 albo 11 lat. Bo wiem, że on był pogrzeb Stalina, tam śpiewali tamtego w klasie, a myśmy z chłopakami tam wyszli, żeśmy w piłkę grali. Znaczy w piłkę, tam nie było piłki. Albo szmaciane się robiło takie ze skarpetek i smacianki, tam po piłce, kto tam myślał, jakiej piłce. Ale nie pogonili was za pożyczkę? Nie, to nawet nie wiedzieli, dopiero później któryś tam powiedział temu, komuś powiedział tam, jakiemuś wychowawcy i przyszedł do nas, tam nas zawołał nas, żebyśmy tego, oni się więcej bali wychowawcy jak my, no co chłopi dzieciaką mogą zrobić. No a wychowawca by dostał za to, po linii partyjnej. No dobra, ale dlaczego by dostał? Za co by dostał? No jak to za co? Za niedopilnowanie, no jak? Taki obrzędek. No ale to kiedy? Ojciec narodów umarł, towarzysz Stalin. No ale to nie naszego. To nie było mowy, człowieku. Tam wtedy przychodził inspektor, zaraz ci powiem. W pierwszej klasie chodziłem, to ja chodziłem.
do Ołtarzewa, bo 42 rocznik był najliczniejszym rocznikiem w szkole wtedy. I nas było tyle, że ja już się nie mieściłem. Kilku z nas, ten Hanżak, co mieszka tam u Orłowskiej, on, Krzysiek też, on się nie mieścił, Stasiek Zasłona, chyba Drobiszak, to żeśmy w 4-5 nas chodziło do Ołtarzewa, do pierwszej klasy. I dopiero, ja ci pokażę. I oni kończyli 7 klas w 5 klasie. Aha. Jak w 5 klasie były ułamki, wchodziły i procenty. I oni jak się nauczyli korzystać z procentów i z ułamków, skończyli 5 klasę, to dostawali tak jakby 7 klas skończyli. Ich było takich, też byśmy nazywali stare byki, no. No i tego. I to ich tu nie ma, 45 ich tu nie ma. No to jak myśmy przyszli do drugiej klasy, to drugie to trzecia klasa, tak? Do trzeciej klasie. O czym myśmy mówili o Stalinie, tak? No o Stalinie. A, to do drugiej klasy, jeszcze w drugiej klasie jeszcze żeśmy śpiewali normalnie. Bo odmawialiśmy pacierz w szkole, były krzyże. Odmawialiśmy pacierz. No i śpiewaliśmy pieśni takie kościelne, kiedy ranne chyba żeśmy śpiewali, jeszcze tam coś później na zakończenie szkoły też śpiewali. A później w trzeciej, czwartej klasie za Stalina, Bieruta, Rokossowskiego już postawiali tak Stalin, Lenin, Rokossowski. Tak, Rokossowski syn kolejarza. Tak my nazywali, że to Polak syn kolejarza, przecież to był Barusek. To przychodził inspektor do klasy i nauczyciel się w ogóle nie odzywał, wychowawca. Nie było, że tam profesor czy tego mówiło się, a nawet nauczyciel się nie mówił, tylko proszę pana się mówiło. A nauczyciela mówiło się proszę pana. Nie tam, że nauczyciel czy tego, czy profesora, to w ogóle mówił, kto tam mógł powiedzieć profesor. To przychodził ten z partyjniak. Przychodził partyjniak, inspektor tak się nazywał, inspektor przyjeżdżał, chodził, pod krawatem wchodził i na wyrywki, ty. I się stał, trzeba było wstać i ręce przy sobie, trzeba się mówić o Stalinie. Józef Stalin, imię jego znacie, wielki to Polak, wielki to człowiek i polski przyjaciel. Jego sława, jego wola narodowi polskiemu wolność przyniosła. To na wyrywki przychodził i to trzeba było, każdy musiał umieć to, jak pacierza, no. Aż nie wiem, co powiedzieć. No, ale tyle lat, zobacz, nie pamiętam jeszcze. Józef Stalin, imię jego znacie, wielki to człowiek i polski przyjaciel. Jego sława, jego wola narodowi polskiemu wolność przyniosła. Ale mówi pan o ojcu, że się do partii nie zapisał i czuło się, jak się było takim zdącem... No jak nie? Że coś jest na rzeczy? Że no coś... jak? No to co nie widziałem, co się z ojcem dzieje? No to co się działo z ojcem? No jak ojciec? No. Czy nie przyszedł zadowolony z pracy, tylko zawsze przychodził przygnębiony. Jak poszedł na gorszą maszynę, on nie mógł później stać z angielskich rąk domyć. Nie miał czym. Pomyksem, ile można pomyksem mieć? A pomyksem, a sadzę byś mył, to coś się w skórę wsiąknie, z tego wetrze i guzi. I to co, i przez to, że go tak no, sekowali, to się tak mówi? No, znaczy, no takie, no taka presja była na ojca. No. No dobra, ale część musiała też wybrać tak, że się od razu zapisała do partii, że byli takimi prymusami. Co z nimi? Znaczy, do partii, no. Szedł do partii, to miał tak. Do partii szedł, to albo był magazynierem, albo brygadzistą. Takie fuchy. Aha. Takie fuchy mieli, żeby tylko nie robić, no. Aha. Żeby być nadzorcą jakiś, rozumiesz, jak był placowy, no placowy. Na placu nie było tak, że ojciec był jednym placowym. Na placu pracowało 5 albo plac był duży. 5 albo tam więcej więcej ludzi pracowało. No to nad tym placowym musiał być brygadzista.
Były, przecież portiernia była. No to wszystko tylko partyjne. No. Nie było tak, że o... Wszystkie fuchy nawet i później, nawet do kiedy. No już pracowałem na Służewcu, w elektromontażu. To przed stanem wojennym, tak? Przed 81 rokiem. No. To jeszcze były wszystkie te magazynie partyjny. Partyjnym tylko u nas nie był tak kierownik. I znaczy na Służewcu. To, znaczy to nie było biuro, tylko filia. Biuro było na Bema. A myśmy pracowali na Służewcu przemysłowym. To tylko kierownik nie był partyjny, był bezpartyjny i dyrektor techniczny był bezpartyjny. Mógł sobie na to pozwolić, bo się znał. No on się znał i oni dobrze prowadzili zakład. Tam ten zakład to był tak prowadzony na Służewcu, że to było, to jak rodzina. Rozumiesz, jak już miałeś tak 3-4 dni świąt, jakby wypadało, to człowieka już się nudziło w robocie. Znaczy w domu się nudziło, chciał iść do roboty, bo tam było, czułeś się jak w domu. Co się tam robiło? No myśmy robili, ja robiłem na lakierni. A zakład to był, myśmy robili, elektromontaż był czwartą gałęzią gospodarczą w Polsce wtedy, w tamtych latach. To znaczy tak, pierwsze było górnictwo chyba, hutnictwo, okręty i energetyka, czyli elektromontaż. Myśmy robili wszystkie podstacje na Hutę Warszawa, na Ursus, wiesz co to podstacje jest? Cała sieć energetyczna. Na przykład u nas szła takie szafy, rozdzielnie szły, przez które przechodziły 3 tysiące. 3 tysiące, czyli 30 tysięcy, 3 tysiące KW, czyli duże, a 30, jak to się, także... Nie wiem, także, nie wiem. Także te ze słupach jak jest, to jak przyszedł, to znaczy wszystkie to tak, szła tak, elektrociepłownia, Ursus, Biała na Płock, wszystkie te podstacje myśmy robili, to wszystko było nasza ta, nawet okrętownictwo z okrętu przychodziło, na kutry, na ileś kutrów tam ruskich przyszło, żeśmy robili tak zwane ule, bo w kształcie ula takie mieliśmy robić te rozdzielnie. Także no to była czwarta jak gdyby gospodarka w Polsce. Wszystkie te słupy, wyciągi na ulicę, wszystko to wszystko to do elektryki należało, to przychodziło do nas przez elektromontaż. I oni byli gospodarzami tego, także... I tam pracowało się w akordzie. To był akord, także tam były zarobki, tam nie było, że ja godzinę przyjdę później albo wcześniej, tam kierownik się nie interesował. Jego tylko interesowało, żebyśmy mieli czym pracować, żeby nie zabrakło nam, to już należało do magazyniera. Oni wiedzieli, bo mieli plan pracy, mieli zamówienia na tyle i tyle rozdzielni. Musieli wiedzieć, ile ma kątownika, ile celownika, ile miedzi, miedzi, później jest ta biała, jak to się... Nie cena, tylko... Aluminium? Aluminium. Ile aluminium, bo szyny aluminiowe szły, przecież szyny 15 centymetrów szyny, tak, szły przez taką szynę. Trzy szyny szły tak, fioletowa, żółta, zielona to było trzy szyny i biała szła jako ziemienie. I 15 centymetrów, no to jak szło to z tego 30 tysięcy jak szło, te 3 tysiące napięcia. Jak oni to sprawdzali, jak przyszedł rozruch tak zwany, to oni mieli tak, dywan taki szedł, no jakbyśmy robili wtedy 30 tych takich wysokich, tych rozdzielni, to było tak, dywan to był taki gruby, jakiś z 1,5 centymetra gumowy, ale guma była taka, że tam widać, że to miękka, prawie sam kauczuk, mało co jest tam jakiś innych dodatków było, prawie sam kauczuk, rękawice 500 volt,
500-woltowe rękawice na ręce. Potrafiące chronić przed 500 tak, voltami. 500, nie, nie. 500 volt mieli na zabezpieczenie, żeby jak w razie przebicia. No tak. I gumowce, teraz tak, drążek ebonitowy to mieli na jakieś 1,5 metra, że nie ręcznie, tylko drążek ebonitowy. Bezpieczniki to były piaskowe, średnica, to była taka z 5 cm średnica, w środku blacha taka była, znaczy ten jakby wolfram, co tam przychodziło tego. I olejak był gdzieś w wysokości też jakieś z 1,5 metra, przez który przechodził ten prąd. Reszka tego prądu, co przechodziła, to przez ten olejak. I jak oni robili rozruch, podłączali siłę, sprawdzali te wszystkie rozdzielnie, to był taki huk, jakby z armaty strzelił. Tam to nikogo nie było. Mnie oni tam wpuszczali, bo ja tam celki, jak robiłem, między celki były paździerzowe robione i jeszcze emulsyjne. Dwa razy emulsją się ma ważyć, bo emulsja nie przepuszcza. W razie czego nie przepuszcza, nie pali się, nie? Emulsja się nie pali i płyta paździerzowa się nie pali. I tak, że myśmy tam, my to mi nic nie mówili, tam ja mogłem być przy nich, stałem przy tych, co oni tam rozruszają, co rozruchowym przy tym kierowniku, załóżmy się przy kimś. To taki huk był, że jak no, z armaty. Ale, a jak ta iskra przeszła później, to olejak, bo idzie zobacz do olejaka, wziąłem do olejaka, to olejak był ciepły. Tyle oporu, co przeszło i przez ten olejak, to jaka tam musiała być przejście, a szyna, uziemienie, to nie było to jak tak, u nas my nazywają to ta bednarka, tak? Co ta bednarka, co idzie w ziemię, co przy słupach jest taka, tak. Taka aluminiowa. Nie, to nie jest aluminium, tylko tam powłokana chyba aluminium. To tam była miedziana. Miedziana była właśnie, to miedziane uziemienie było normalne. No dobra, ale wracamy do Ożarowej i wracamy do Glinek, bo nam się tutaj ta historia rozjechała. Ciepłe i zimne źródła były. No, a i ruskie stały. Aha. No. No właśnie, i a dużo ich było? No ja wiem, ruskich stało, to tam było, no było ich ze 30 na pewno ich było. Było ich ze 30, bo oni dojeżdżali na Warszawę, jeździli tym Lublinkiem swoim takim, oni mieli tego Lublina, tak? Oni. To jest Ziły, oni się nazywali, one takie podobne jak nasz Lublin. Jak oni się nazywały, te ruskie, takie podobne. To Bozik miał taki podobny do niego, nie wiem czy to tych ruskich zostawił, czy tego. W każdym razie. Oni jeździli, oni przyjeżdżali wieczorem, wracali i śpiewali. Myśmy wychodzili na ulicę jako dzieciaki. Takie chłopaki, myśmy słuchali jak oni śpiewają, bo oni ładnie śpiewali Ruscy. Aha. Mają melodyjne te pieśni, te wojskowe właśnie ich. Ale oni tam siedzieli w namiotach? Na namiotach. I całe lata? No nie wiem, ile oni byli. Czy zimową porą byli, czy nie byli, nie pamiętam. W każdym razie, że latem to byli chyba, czy na zimę ich zabierali, nie wiem. W każdym razie, a może byli ze 2-3 lata, mogliby stać na Glinkach. I czego oni pilnowali w Warszawie, tak już dopytując? No jak oni, no oni jako warta. Aha. Obiektów. Oni mieli wydzielone jakieś obiekty i tam mieli nadzór nad tym, no nie wiem. No i urodzi się pan, ojciec pracuje w kablu, pan zaczynają się takie czasy koleżeńskie, a koledzy kim byli, jakby skąd też, rolnicy? To różni byli koledzy, no to tam masz na tym zdjęciu Lubański. To jest Lubański, syn Lubański, Włodek Ziętarski. Słyszałeś o Włodkim? I o Ziętarskim, i o Lubańskim. No, Włodek, no, Lubański to jest ten, co tu jest tu. Później on był pierwszym sekretarzem w gminie, czy tam zastępcą. W Duchnicach też był tam pierwszym sekretarzem PO. I później tak, Włodek Ziętarski to wiesz, z tego, co on komentuje te wyścigi Ferrari. Nie. Co jego syn miał ten wypadek na Alfa Romeo, to tam gdzieś to jeden to chłopak z nim się zabił, a Włodka chłopak żyje, tylko nie wiem, tam jakieś miał coś ze zdrowiem. No to tu jest Włodek Ziętarski, tu jest Lubański,
Kto tam jeszcze? No są synowie Walerzak jest, Długosz jest, to są gospodarze. I co tu jest? Duszyński, syn Kowala z Duchnic. Później kto tu jest? Sieraj. No tutaj Nowaczyńska, tu Błońska. No to wszystko szewców tych tu jest. Głód nasz wychowawca jest. Więcej było rolników, czy... Tak, robotnicy chłopi, bo to byli, bo oni przyjeżdżali do nas tak. Przyjeżdżali ze szyku, takim wozem drabiniastym. Do szkoły. Normalnie wóz drabiniasty, tak jak w środku ten dysel szedł, oni się trzymali za te lata zima. Na żelaznych kołach, jak oni jechali, to było słychać daleka, bo nie było asfaltu, tylko były bruki. Tam, gdzie jak się szykuje, gdzie był bruk, tylko tu była asfalt. Przez Poniatowskiego, tak? Tak. Poniatowskiego tam, nie, tam ta, oni jeździ tamtędy, tylko tamty glinek, jak Szykulska. Jak jest CPN? No tak, Szykuły stoczone, na Duchnicę stoczone. Okay. To był bruk, tu i tu był bruk, nie było asfaltu. Asfalt był tylko przez Poznańską. Jak oni jechali na tych żelaznych kołach, to im było słychać już z daleka. Że do szkoły jadą. No, że jadą, jakbyśmy się nazywali, bandosy na nich, jakoś tak, pegerowce czy coś takiego. Także tym dzieciakom był trochę tak głupio, no ale jak to dzieciaki, no przezywali się. No. A to tam był PGR na Szykułach? Tam był spółdzielnia produkcji, nie, PGR, Państwowe Gospodarstwo Rolne, a tu była spółdzielnia, Duchnice była spółdzielnia. Aha. Spółdzielnia się różni od PGR-u z tym, że spółdzielnia to ci, co mieli ziemię, wzięli siebie, zjednoczyli, zrobili, założyli spółdzielnię, a tam PGR, czyli Państwowe Gospodarstwo Rolne, tam szły dotacje, tam przychodziły traktory przychodziły z Ursusa na dotarcie. Znaczy myśmy tam zaorali pola sobie, wszystko tam było ze 30 km na traktorze, dopiero traktor wraca z powrotem, że jest dotarte, że to sprzedać. No to takie było te. A to musiało być po kimś, tam musiał być wcześniej majątek, prawda? Nie wiem, co tam był, czy majątek jakiś był. Może i był jakiś tam majątek, nie pan, nie wiem, nie tego to nie. I to byli tacy robotni kochowcy, chłopi, a reszta? A to już kabel. Mhm. Kabel pracował około 2000. To mówią, że za Millera, że tu 800 czy 1200 osób. Jak tu pracowało trzy zmiany, do kabla przyjeżdżali z Łodzi nawet. Jak puszczyli tylko szwedki, kolejkę. Szwedki to znaczy kolejki. Kolejkę to, bo szwedka. Dlaczego szwedka? Bo miała żółto-niebieski kolor, była pomalowana. Dlatego szwedka, no. No to oni przyjeżdżali nawet z Łodzi Fabrycznej, bo on wtedy, nie pamiętam, ale chyba półtorej godziny oni przyjeżdżali, byli tu na miejscu. Jak on wyjechał o czwartej, tam pierwszym pociągiem, to on tu już był na szóstą w robocie. To nie było tak, że dzisiaj 15 albo tam ileś minut opóźnienia. Zegarek można było nastawiać i pociągi szły na Warszawę. Jak ja już na Warszawie zacząłem pracować, to było 5 pociągów na Warszawie w ciągu godziny. 6:05, 6:19, 6:30, za 15, 7 i 7:03. 5 pociągów w godzinie było. I wszystkie pociągi, i każdy pociąg był zapełniony. Także no to było tam, ludzie od groma pracowało na trzy zmiany. Później jeszcze, jak doszła francuska hala, jak ruszyło, to już tam było więcej nawet. Nie wiem, ile tam ludzi pracowało dokładnie, ale dużo więcej, jak oni tu mówią. No to kabel, jak wyszli ludzie z kabla, to cały peron był ludzi. To cały ludzi peron był. No to dwa pytania. Z jednej strony, jak chodzi o to, o pochodzenie dzieci w szkole. No ale i jesteśmy w kablu. I teraz tak, mówi pan o francuskiej hali. Co to ta francuska hala? Bo Francuzi budowali tą halę. Aha. Oni budowali tą halę francuską, bo myśmy tu robili... Największa pewnie. No to markę myśmy mieli, najlepszą markę w Polsce. Ożarowski przewód był najlepszej produkcji mieli. Najlepszą technologię, najlepszą produkcję. Poza tym myśmy tu już później pod koniec, już ja malowałem wannę, przygotowywałem do światłowodów. Przez światłowód wtedy
jak w hucie był kwarc, to przecież kwarc był prawie, jak oni tu mówili, hutnicy, na wagę złota, tak? Myśmy tu robili, w hucie robili, to tu też pracowało chyba ze 300 osób albo więcej, ze 400 chyba, nie powiem, ale też. To masz tak, kabel prawie 2,5 tysiąca, załóżmy, że 2 tysiące, huta z nich 500, 2,5, ze straży, na gaśnice robili, nabijali tam pianę i tam jakieś inne te wynalazki robili, też jakieś tu ktoś wynalazł coś takiego pianowe, niepianowe. Wtedy... W jakiej też, straży? Tu, w Ożarowskiej. Mhm. Straż była Ożarowska, na Ożarowskiej ulicy. Ożarowska tam, tam jest. Tak, tam mała. Tak, i tam właśnie był plac i tam był straż. I tam była straż i po tej straży, jak się przeprowadzili, to tam właśnie były te gaśnice, robili tego. W parkieciarni pracowało też ze 300 albo z 500 osób. To jest czwarty. Później gdzie jeszcze? Co tam jeszcze było? Kabel, huta, straż i... GS. Koglinek tam, GS. Przecież była... maszyny, rolnicy... Brał traktor, po co mu traktor, po co mu koń, kiedy on poszedł do tego, zapłacił tam ileś i na godzinę, se na dwie godziny przyjechał traktor, z pługiem mu zaorał pole czy tamtego i to też było dobre. No to też kółko tu było. Później co tam, no. Idzie pan do tego, że tylu było chłopo robotników, tak? Albo robotników, do tego pan zmierza. Roboty było wszędzie, wtedy jak chciał się zarobić, to nawet z kabla wychodzili, szli do chłopa i mógł zarobić po godzinach. Tam przy cebuli, czy jednak na jesieni, to przy cebuli była groba roboty. No i było też... No dobra, ale gdzie oni, jak oni mogli do tej Łodzi jeździć? Jak przecież, żeby się do Łodzi stąd dostać, to trzeba najpierw do Włoch jechać. Dopiero z Włoch przesiadką tam na Łódź. Dlaczego? No tak. Jak chyba. Łódź fabryczna to jest tu z tej strony chyba. Że może przyzłowić, tak? Jakoś tam. No tu jest jakoś, to przecież tam jest zaraz. Jak się ta stacja nazywała? Stacja Baby? Stacja Baby chyba. Tam była taka rozdzielnia, że tam nawet jak chodziły parowozy, to był taki krąg wielki. Talerz taki wielki, ogromny, na tym szyny. Tam parowóz wjeżdżał i przed ten parowóz odwracali. Także żeby parowóz się nie ciągnął, żeby nie pchał wagonów, tylko żeby ciągnął. Odwracali. W tych stacjach Baby to tak jak na zachodnim, że tam były rozdzielnie z różnych stron na Łódź. I nie wiem, czy tam, nie pamiętam dokładnie, czy oni z Łodzi Kaliskiej, czy z Łodzi Fabrycznej, ale mi się zdaje, że albo chyba z Łodzi Kaliskiej, może z tamtej strony jeździli z Łodzi. I, no przez, ale... tu, przez, i tu przez ten. A przecież a tam też mogli jechać, przecież tam mieli Pruszku, przecież też potrzebowali zapotrzebowanie, Pruszkowie. A Żyrardów przecież tam Żyrardów przecież było te włókiennice zakłady, też żydowskie, przecież tam więcej Żydów było jak Polaków w Żyrardowie. No. Łódź przecież też prawie cała żydowska. A wy jesteście chłopakami, małymi. No. No i co? Jakby już jesteście w tej klasie, trochę się zaczynacie jakoś między, no wiadomo jak wygląda podstawówka. No. Od piątej klasy zaczyna się geografia i wchodzi język rosyjski, obowiązkowy. No. Jakie pan wybiera dalej losy? Nie tak. Jak oni dyktują. Nie było, że ktoś mógł wybrać. W piątej klasie mam już ile? Nie. W piątej klasie ruskiego się uczyłem. To już mam 12 lat. To już jest u nas są zapasy. Sznobar przyjechał z Francji, był mistrzem Europy, zawiązuje w kablu. Klub Stal Ożarów w zapasach. Wtedy zawiązuje klub, to już się zaczynamy z takim kolegą z wieki ostatnim. On jest mecenasem, teraz już nie żyje, bo padł pod pociąg, tam go potrącił, nic mu się nie stało, później poszedł na
że mu nogę źle złożyli, poszedł na nogę, a w końcu umarł na zapalenie płuc w szpitalu. No. Mhm. Jestem Wieśkiem. Wieśek on miał bez ręki był. I on też trenował zapasy. Był kilkakrotnym mistrzem Polski. W wolnym stylu, bo myśmy wolni. No w ogóle pan zaczął, jakby tak przeskoczył. Chodzi o to, żeście po prostu... Szukali zajęcia. To się chodziło, podglądało się, jak oni trenują przez okna. W Kablu był taki barak. Mhm. W tym baraku oni tam trenowali. Mhm. I w tym baraku oni trenowali, to się podglądało, jak oni tam co trenują tego. Bo nas tych chłopaczków to tam nie chcieli wpuszczać. To bar był taki, że on notą swoją paczkę. I on tam tego. I to myśmy podglądali, jak oni chwyty robią, a później się wychodziło na trawę i myśmy tak na trawie tam między sobą tak się tego zmagali. Później później z kabla ich usunęli, te baraki przenieśli. Był taki hotel tu, gdzie jest Cebek, gdzie jest Biedronka. Tu gdzie jest ten pusty plac teraz, przed Biedronką, ten taki duży ten pusty plac. Tu było boisko do siatkówki i stały tu baraki. Baraki dla robotników. I tu przyjeżdżali do Kabla, myśmy ich nazywali czarni, bo tam oni te baraki były obsypane dookoła żwirem. I tego, żeby niby takie, no nie było chodników, to ten żwir to tam wysypywali te leszcz tam z huty z Kabla. Przecież Kabel no, musiała być kotłownia, żeby było ciepło, nie? Na tego. I to te zwierzęta wysypywali, oni zawsze tacy tego, myśmy ich czarni nazywali. To tam była siatkówka i tam tych czarni tam znalazł sobie kąt, taką salę i tam te zapasy tam założył. A wcześniej zapasy później były takie stodole, przy tym była stodoła tam na klepisku, to trenowali na takich matach słomianych. Później tam jakieś maty gdzieś skombinowali, to mata była nie taka jak gąbka dzisiaj jest, tylko trawa morska, jak oni to nazywali. Mhm. Szyte to były ciężkie takie materace grube. I na to filc, blandeka i na tym oni trenowali. Później myśmy zaczęli trenować, później ten stal się przeniosła gdzie indziej. Komendarek trenował w stali, później się pokłócił. Tam to jest jakaś różnica między, bo nie wiem, czy kto to jest ten komendarek? No, komendarek to jest... wszystko od zera powiedzieć. Komendarek jest z Ołtarzewa. Jest burmistrz poprzedni, ten, jak się nazywał? Stachurski. Stachurski jest mężem córki komendarka. Mhm. No. Czyli jest komendarek dla niego jest zięciem, tak? Nie, teściu? Teściem, tak? Teściem. Tak, teściowa, to dobrze. To dla Stachurskiego komendarek jest teściem, no. A ty komendarek w ogóle kim jest? W sensie zawodu, on był, pracował w Kablu. Mhm. Pracował na tak zwanych chyba małych prądach. Mhm. To się chyba tak to nazywało i on tam był kierownikiem tego działu. Tam przeważnie same kobiety pracowały, tam nawijarki, nie nawijarki tych przewodów, tam chyba tak nazywali małe prądy. I on tam był kierownikiem całym. No i on był później trenerem w stylu, najpierw klasyko trenował, był mistrzem Polski, był w wojsku w tym flocie gdańskiej chyba był, tak, chyba tam był. Później trochę w Legii trenował, później tutaj przyszedł. Znaczy mieszkał tu, w Ołtarzewie mieszkał, tam na 1 maja czy 3 maja, bo tu jest Ozarów jest 3. Tam jest 3, a tu Ozarów jest 1 maja, tak? Już nie ma 1 maja, pewnie przemianowali. Którą? Ta tutaj, ta co Orsik mieszkał, to już jest... Ona jest 3 maja, tamta jest 3 maja. Tu gdzie Orsik mieszka? Aha. A tam gdzie komendarek mieszka na Ołtarzewie? Tam nie. Jest... Może i pierwszego. No, bo jest jedna pierwszego, a ta trzeciego. No załóżmy, mieszkał na któregoś maja pierwszego albo trzeciego. To on tam mieszkał. A myśmy tam tak zwani, jak oni się nazywali, muzykanci, zapomniałem jak ich nazywali. Muzykanci tam założyli swój klub, tam barak, tam Polski Związek, nie Polski Związek, tylko
Przedpelski, to był prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. On tam jakieś dotacje dał i tam ten barak zbudowali dla miłośników. O, chyba miłośnicy się nazywali, tak. Tam koło parku ten barak to stoi. Tu jak jest z tej strony parku, jak jest... stoi. Jest boisko. Z tej strony o, to, parku jest tu, boisko. Tu gdzie jest to boisko, no. To jest tam ten barak, co stoi, to myśmy tam trenowali zapasy, tam ten ciężar, żeśmy trenowali. Taki, on jest murowany, to wcale nie jest barak, o ile mi tak... Jak teraz już się, nie wiem, kiedyś to był barak, była tylko podmurówka. Podmurówka była takiej, tak do metra chyba była, chyba betonowa, czy coś takiego. A co jest teraz cały obmurowany zrobili? Nie, szukam, patrzę pamięcią, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Tam jest jeden budynek, który mam poczucie, ale to też ja mogę fantazjować, kurde. Jest jeden budynek, który wydaje mi się przypisany jest do boiska. Jest, nie mówię o tym nowym, bo oni tam zrobili taką aulę jakby, tylko taki sportowy, ale ja nie wiem, czy to jest to. Nie wiem chyba. Nie, to jest taki długi, niski, to nie jest budynek, tylko z długi. Z dzieciństwa niski. Sobie coś takiego przypominam, no takiego to baraku, to barak, ale tego chyba już teraz nie ma. To barak był, nie wiem, czy to... Nie ma go już? No takie mam poczucie, że ja już sobie tego nie przypominam. Chyba, tak chyba tam kiedyś jechałem, to nie wiem, czy tam coś zrobili z niego, może go i zlikwidowali. A myśmy tam trenowali, bo to komendarek miał przez ulicę, to miał tam sobie wybudował, bo miał bardzo blisko. Do domu miał dokładnie, więc 50 metrów od tego baraku. Mieszkanie przeszedł i od razu przyszedł na trening. A ilu was tam ćwiczyło tutaj w Ożarowie te zapasy? O kurczę, to cały Ożarów trenował. To nie ma ilu. Pierwsze słyszę. No jak, no przecież tu innego sportu nie było. Zimową porą piłkarze przychodzili do nas na matę. Do nas przychodzili kolarze na matę trenować. Ten Malarczyk, Bozik, kto tam jeszcze, nawet ten Zbłoniak ten, jako się nazywa, też taki kolor był. Bławdzin chyba, był taki kolor, Bławdzin chyba, Zbłonia niezły. To oni to zimową porą nie mieli gdzie iść, to przychodzili do nas na matę trenować. Wojtek Marcinkowski, to był komendant milicji drogówki na Żytniej. Trenował ostrze, a do nas przyszedł, później był, pomagał nam, bo miał taką półciężką wagę, średnią półciężką wagę. Pomagał nam w zapasach, tylko trochę był za wolny, był silny, ale był statecznie, był za wolny. To nam trochę pomagał, później był kierownikiem naszym. I to był, to lekkoatleta. Później kto tam jeszcze, takie wszystkie te inne sporty, jak nie mieli gdzie iść, przychodzili do nas, bo u nas był stół do ping-ponga, były hankle, mogli potrenować się na hanklach, a na matę, to mata była na nas, jak ktoś... Żadnego piwka i papierosów? Nie, no skąd, gdzie tam, tam nie było żadnego bufetu. Nie, no ale gdzieś przed albo po. Była ta, jak ona się nazywała, zapomniałem jak się nazywała, tam był sklep taki wielobranżowy. Jak ona się nazywała? Był Tarzewie, tak? No, to niedaleko. No myśmy tam zakłady robili, zimową porą o wina się robiło zakłady. Bierało, jakie było, to brało się wina na gorąco, cukier waniliowy, togarka i się robiło takie wino na gorąco. Z takich patyków, no. A te patyki lepsze były jak te dzisiaj te markowe wina. No i jakie macie osiągnięcia? Jak osiągnięcia? Nas było tutaj trzech członków kadry olimpijskiej. Wiesiek ten bez ręki, Józiu Przybylski. Wiesiek bez ręki to jest ten. Ten tutaj. Tak, widzę. To on jeszcze wtedy miał rękę, bo w piątej klasie chyba poszliśmy złom zbierać i on znalazł przeciwpancerny pocisk. Tam na... Nie. Zbiórka była ze szkoły, chodziło się złom zbierać. Były takie te makulaturę, złom, nie? Były jakieś wyznaczone dni. I on znalazł przeciwpancerny, taką gilzę znalazł, tej długości, bo ja ją widziałem. I on wsadził ją sobie za rynnę, mieszkał tu, gdzie stacja jest. On tu mieszkał, gdzie stacja. Kolej... W stacji, tak? Na stacji mieszkał, tam mieszkał. On tam mieszkał Stępień, Wójcik. Stępień, Wójcik i Michalski, zawiadowca stacji, kierownik stacji i Wiesiek mieszkał.
z ojcem. Mojego ojciec też pracował na kolei, ale tam gdzieś na Warszawie. I on wsadził tam gwóźdź w tą iglicę. Tam była w tej iglicy taka blaszka owiana. I on wsadził ten gwóźdź tam w ten. I jemu w tamtą stronę jak wsadził, to mu nie wybuchło. I on, nie wiem kto go spłoszył czy coś takiego, tak że w każdym razie on schował sobie ten gwóźdź z tym zarynne. Zarynne tam, zarynna była normalnie ściekała, zarynne schował tą iglicę z tym gwoździem. I później to widocznie zardzewiało, jak wstawił ten gwóźdź to zardzewiało. A koło stacji były takie słupki szynowe powstawiane. I drut po tego, żeby tam pod okna, bo myśmy tam w ściankę grali, ta cegła na stacji była wypalana, nie? Ona jest wypalona ta cegła. I ścianka to się grało pieniędzmi, odbijało się o ściankę i się grało na pieniędzy. Tak było się, to Żyda się nazywało, tak było grawa, to tak było 20 groszy, tak było 50 groszy. A tak jak tego to złotówkę i tak się w te ściankę grało. To polegało na tym, że się odbijało pieniądz od ściany, gdzie upadł, tak się odbijało. To było... Nie. Musimy to wytłumaczyć ludziom, którzy, jak mi pan pokaże, to oni nie zobaczą. To jest, trzeba sobie to opowiedzieć. To było tak, o, na czym polegała ścianka. Ścianka, cegła wypalona, dobrze oddawała. Aha. Bo pieniądz nie siadał, tak? Bo jest twarda, cegła twarda. A od drewna się nie odbije, nie? Ale tam wech oddawał, się grał w ścianki tak. No, to jest miękkie, to mało co odejdzie. Tak, nie? I teraz do tego się strzebało tego. Teraz nie. Drugi następny z tego. Czy trzeba było nie. Tak odbijać no. Od ściany, żeby się zbliżyło do siebie, tak? O. No najlepiej od takich, które dobrze odbija. Pozbieram pan. No i wtedy się brało się na ten. A. Jak był blisko, tamten, jakbym co miał grubie grabę, o. No to jeszcze nie, no coś byś złapał. Forma się... dziecięcego hazardu, rozumiem, no, tak? No, i to się grało te ścianki, właśnie o te ściany. I tam były te ściany, żeby... Nie, wszystkie już. No. I tego. I no to odgrodzała sobie stępniowa, żebyśmy tam nie dzwonili, bo to oddało... W mieszkaniu to było słychać, bo to ściana dzwoniła, przecież to pilno dzwoni. Jak aha. Dzwon. To były te ściany takie... odgrodzony i on tam schował to se schował właśnie ten, za tą rynę tą iglicę, tą gilzę i później jak ja szedłem do niego, mówię, wiesz, wiznęłem na niego, on mówi, nie mogę, gdzie jesteś? A tam była taka piwnica kolejowa, ziemianka. No. Była normalnie cegła, ale później ziemia obsypana, zimową polą do... A gdzie to było? No to jak jest, jak ten pusty, tak, przedstawiają ten teren, co te choinki są, to tam była piwnica, mm-hmm. Obsypana, murowana, obsypana, taki jakby bunkier, obsypana ziemią i w zimową porą to się z tego śnieg napadał, to tak jak z górki się jeździło na sankach. I on tam miał działkę, mieli działkę tam wstępnie, ja go wołam, a mówię, Adam, nie mogę, bo jestem, matka, ojciec jest. To jak nie możesz, to nie. Ja sobie poszłem, dalej sobie poszłem kolejową, tamtej strony usłyszałem huk. A Wiesiek, jak ja poszłem, jego starzy, bo oni się nam nie bardzo dawali kolegować, bo myśmy się tłukli we dwóch. Znaczy jak myśmy gdzieś poszli, to zawsze żeśmy z kogoś gdzieś awanturę zrobili, byśmy się lali. Myśmy się nie bali, bo jak myśmy byli, to takich chłopaków po 3-4 lata starszych, żeśmy sobie dawali z nimi radę. I tego. I pan huk usłyszałem, a Wiesiek wziął, mnie nie było, poszedł i ten wyjął tą iglicę. I on mój tłumaczył mi, jak on to robi. Najpierw mówi, miałem szczęście, bo byłem najpierw dwoma rękoma. O tą szynę jak była, wbita w ziemię, o rant, ten gwóźdź chciał wyciągnąć. Ale coś go jakby tknęło. I wziął, odłożył dwoma rękami, znaczy zrezygnował, żeby wyciągnąć dwoma rękami, tylko wziął jedną ręką. I całe szczęście, bo jakby on wziął dwoma rękoma, wyciągnął w tę stronę, to by mu rozpęło flaki i obie ręce by mu urwało. A on tak wziął jedną ręką
i to wybuchło. To się ten, tam tarcie było, bo zaraz jak gwóźdź był, także siatkówki mu poszły obie w oczach, to uratowali mu, ale okulary później miał cajsowskie szkła, takie duże szkła i w środku jeszcze ten mały taki ta wstawka. Poledwo widział, no i jądra, także stracił płodność, bo mu to poleciało wszystko te odłamki z tego. I jak ja poszedłem do niego do szpitala na oczki, to jak miał operację na oko, to wyszedł do mnie tak. Oko miał na takim talerzyku, z tym okiem tak do mnie wyszedł. Ja mówię, kurczę, widzisz mnie? No mówi, widzę cię. Wiesz, jakie to uczucie? Najlepszy kolega z takim okiem, nie mogłem patrzeć. No i oni na mnie to do tego. Ja baby wyskoczyły, o to ten bandyta, to nie oba, mówię, on tam z nim tego. Ja kurczę, jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi. Byłem już tutaj koło domu, koło siebie na Majewskiego. A tam do mnie tego. Ja mówię, kurczę, co to wam chodzi? Mówię, gdzie jest Wieśkiem? No co, jaki Wieśek? Co się stało? A Wieśek, jak on mu to wybuchło, to dostał, tak się przestraszył, że mimo w tym szoku, to jeszcze od stacji doleciał do Kaczarowskiego. Wiesz, gdzie Kaczarowski miał sklep? Na Kolejowej? No przy końcu chyba, jak Mickiewicza, nie, tak? Nie, Bolek jest ten pawilon Bolka, tak, jest, tak? I jest monopolowy dalej, ten Nesper, co mieszkał, na dole Graczyk mieszkał. Pierwszy krawiec w Ożarowie, na pierwszy Graczyk mieszkał. A tu gdzie ten, to mieszkał to był Czarnecka, sklep. Gdzie teraz jest ten monopolowy, to była Czarnecka. Następny budynek, ten jednopiętrowy, tam był, okay, to był Kaczanowski. Tam był drugi sklep. A trzeci sklep był taka wnęka, jest ten duży budynek, to taki tak, duży, to jest tam fryzjer i tego. Tam była Wilczkowa, to był trzeci sklep, Wilczkowa. Naprzeciwko, na ostatniej... I co, i w każdym była żywność w tym sklepie? W każdym była. Żywność, piekarnia, mleko, wszystko. Mleko przywozili badylarze, bucholce inne przywozili w tych kaniach takich, tych blaszanych, tak? No. Takich aluminiowych, no. Oni to przywozili, było mleko rańsze, obiednie, rańsze, obiadowe, tak się nazywało, rańsze, obiadowe i wieczorowe. To wieczorowe było, wieczorowe, no zależy, bo takie te, nie, te no załóżmy, wieczorowe to już nie nadawało się do przygotowania, tylko się brało już na siadłe mleko czy coś takiego, a siadłe mleko to było jakieś siadłe, to było i śmietana, bo to nie było tak, że było mleko chude czy coś takiego. Tam wziąłeś litr mleka, to miałeś śmietanę do zaprawy, do wszystkiego. Tam miałeś siadłe mleko, to brałeś tak jak dzisiaj bierzesz, jak krem bierzesz z ciasta. Ja tam je, uśmiecham się sam do siebie i bardzo mi się to podoba, jak pan, wspaniale pan opowiada, ale zaczął pan o mleku. O mleku się zaczęło dlatego, że mówiliśmy o trzech sklepach. No. O trzech sklepach dlatego, że Wieśek Stępień, koło Kaczana, biegł do sklepu. Koło Kaczana padł. A chodzi o to, że nie miał ręki, chociaż ćwiczył zapasy. Niech pan skończył te ręce, jakoś to rozpracujemy. Później rękę mu wygoili i później już on już nie, już umiał pisać lewą ręką, ale nie chciał pisać, bo że nie umie, nie chciał odrabiać lekcji. Wieśek miał dobrą pamięć i on nie musiał się uczyć. Znaczy myśmy we dwóch, jak ja byłem dobry z matematyki, Wieśek, tam było kilku nas dobrych z matematyki w klasie. Myśmy z Wieśkiem brali książkę od matematyki na początku roku, załóżmy w szóstej klasie, w piątej czy w szóstej, braliśmy książkę od matematyki i kupowało się zeszyt. Zeszyty były 16-kartkowe. 16-kartkowy był najtańszy, to chyba 20 groszy kosztował i na końcu tego zeszytu była tabliczka mnożenia. Tylko na zeszytach 16-kartkowych, tych najtańszych, była na końcu tabliczka mnożenia. Tabliczka mnożenia to się tak znało, że się bawiliśmy tak, ty bawiłeś się tak, ty podklepałem 7 razy 8 i ty od razu powiedziałeś, to już się śmieli z ciebie. 56. Że już się śmieli z ciebie, jak się zająknęłeś, że nie znasz tabliczki mnożenia. Ile trzeba się do drugiego, tak jak w belka się bawiło, rozumiesz, tak się dolatywało kogoś. 9 razy 8, 9 razy i tak, no i tak na zmianę, rozumiesz, i kto nie wiedział, to się śmiało, nie zna tabliczki, nie zna tabliczki.
to są najtańsze te zeszyty 16-kartkowe, to myśmy kupowali średni, ten 60-kartkowy, to był duży, 100-kartkowy to był, ale 100-kartkowe zeszyty to już były z twardą tą. To jeszcze to się mówiło, o, jak to udaje, bogacza udaje czy coś takiego. Ja były niewygodne były, bo to układka twarda, nie? To miękkie zeszyty, 60-kartkowe, tośmy kupowały. I tak w przeciągu miesiąca, dwóch miesięcy mieliśmy wszystkie zadania z matematyki rozwiązane. Ściągawki były porobione. I tylko wtedy, jak przychodziła tam jakaś klasówka z matematyki, to my tylko pyk, 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 strona, która ta i ta zadanie, ten w porządku, się ściągawki się pisało, fru, fru, tam dziewczyny, tam może ze dwie, co mogły tam rozwiązać, ale one to były takie, tam żadna, siedziały w pierwszych ławkach, to jak ona mogła ściągawkę podać, nie? My ten egusowatych, to nauczycielka nie trzymała w pierwszych ławkach, tylko zawsze gdzieś na końcu. To myśmy tylko ściągawki rozpuścili, pyk, 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 już pierwszy zaczynaliśmy i żeśmy na boisko szli, żeśmy grali albo w piłkę tam chłopakom, tym najdalej. No i co, ale ćwiczy ten... Wieszek później założył klub, no tak jak mówię, był w kadrze olimpijskiej narodowej. Józio Przybylski, Wiesiek i ja. Ale muszę spytać, jak to bez ręki był w zapasach? No mogłem, bez dłoni. Mhm. Ale tu kciuka miał. Aha. Tu miał tego kciuka. Dobrym był zapaśnikiem? No jak nie. Kilkakrotnie z Polski i przez członkiem kadry olimpijskiej był. Myśmy przysięgę składali w Oliwie, Gdańsko-Oliwia na SN-ie. SN Studium Nauczycielskie. Tam był cały zestaw w Oliwie. Jak teraz jest ta afera o Jelitkowo, nie? To naprzeciwko tego, po drugiej stronie, to tam były łąki, bagna. A teraz sobie jest Jelitkowo, wielka dzielnica i tego, z tym, jak oni to mówią. A to myśmy, ja to pamiętam, to Jelitkowo szło się przez te trzcinę nad morze, nie? Na te dzikie plaże nad morze. I tam był ten studium nauczycielki, myśmy tam składali przysięgę. Przysięgę? Olimpijską. Ja się przysięgało, że bez alkoholu, bez tamtego, tam no bez, no bez, no nie było tam seksu napisane, tylko jakoś tak, że no wtedy nie było... Czystość. Tak, coś takiego, w każdym razie, że tego, myśmy to na to przysięgali i myśmy byli drugim garniturem, wtedy tam Trojanowski, co tam jest na zdjęciu, to on był, wtedy pojechał do Rzymu w kogucie i wadze, to ja byłem jego sparym partnerem. I był pan w Rzymie? Nie, ja sparym partnerem byłem, w Oliwie byliśmy. Mhm. No, ale myśmy byli drugi garnitur, Stojanowski 10 lat starszy ode mnie. Także oni nas przygotowywali, myśmy przysięgę składali, rozumiem, olimpijską. I tego, no i także... No trenował, no później Wieśkowi padło na wzrok, bo to już tą siatkówkę miał tą porwaną i padło mu na ten wzrok, to tym bardziej, że wysiłek to był. No, zresztą sam wiem po sobie, jak miałem ja z wzrokiem, też miałem kiepski wzrok, nie wiedziałem od czego, a okazało się, że sterowałem ciężary. Też oprócz tego, bo jak nie było pieca, bo zimę było zimno, to czym się trzeba było rozgrzać? Tylko ciężarami. To się rozgrzewało ciężarami, wtedy się zdejmowało się swet, kurtkę i się pod koszulką leciało na matę się trenowało, walczyło się, wtedy człowiek się rozgrzewał, później z powrotem w ciuchy swoje, żeby jego. To te ciężary takie były przydatne. I ten Wojtek Marcinkowski, komendant później milicji w tym w ruchu, w drogówce, tak, no to założył drużynę z tą ciężarową i wziął nas, założył ten, zarejestrował nas, żebyśmy startowali jako ciężar. To już komendant się trochę zaczął denerwować, że co to. Już mnie później było tak, że miałem wezwanie na obóz młodzieżowy, były Mistrzostwa Polski Młodzieżowe LZS-ów z podnoszeniem ciężarów. I mnie zgłosił, ja pojechałem na ten obóz do Szczyrku. Komendant się zdenerwował, że tego. Tylko ja jeden.
byłem z tych zapaśników, jeszcze miałem niezłe wysiłki, niezłe wyniki, bo miałem piłkowy wadę do 60 kg, miałem 250 trójbojów, wtedy jeszcze był wycisk. Mhm. I tego, to miałem 250 trójbojów, miałem 70 wycisk, 80 rwanie do 60 kg, do 21 lat i 100 kg podrzut. Miałem 250 kilo. To jak ja pojechałem jako drugi reprezentacyjny LZS-ów w Bielsku Białym. W Szczyrku mieliśmy zgrupowanie, a w Bielsku Białym mieliśmy mistrzostwa Polski LZS-ów. Przyjechał wtedy ten Paliński, był mistrzem olimpijskim, bo to było po zimie, byłem mistrzem olimpijskim i Przedpelski przyjechał. Przedpelski mnie zobaczył, to oczy przetarł. Przedpełski, jak ja byłem z kabla na koloniach, wtedy były kolonie, nie to co teraz, wtedy by przedtem mieli pracownicy kolonie. To jak ja pojechałem na kolonie, to Przedpełski w tym, to było nie Osuchów, tylko, ja sobie przypomnę. Niewiadów? Nie, to było na Mazurach gdzieś, tam był, wiem, że były, tam były bimbrownie, tam był staw. Takie to co Węgrów, Węgrowie. On tam był kierownikiem całym tej szkoły, tam była szkoła, tam był pałac chyba jakiś, bo to był taki jak pałac, były te balkony takie i te filary takie. Widać, że to był pałac jakiś odebrany jakiemuś tam właścicielowi, bo to za komuny. I on nam nas zobaczył z Józiem Przybylskim, coś muszę uwagi, że myśmy zamiast stonkę zbierać, bo trzeba było stonkę i zbierać, to byśmy poszli na ten staw. I na takim pontonie żeśmy zrobili, takiej tratwie zrobione z podkładów kolejowych, drożek i na tym stawie kijem żeśmy się odpychali, po tym stawie pływaliśmy i on nas wtedy dorwał. Myśmy wtedy za karę dostali, zamiast zakopania, tośmy tam dostali 2 godziny klęczenia, albo były rycyny, albo łyżkę rycyny. Myśmy nie wiedzieli, co ta rycyna, baliśmy się tej rycyny. No ale w końcu jakoś nam darował. Jak on mnie zobaczył na tych mistrzostwach Polski, co ty, Palimonczyk, tu robisz? On tak na mnie mówił, do końca dam mi na pole. Ja mówię, no przyszłem tu, mówię, bo mówię, mało tych ciężarowców macie w tym RZS-ie. No i zaczął się śmiać. No mówię, do 60 kilo, no dobra. To ten pierwszy, reprezentacyjny, nie wiem co mu jakiś tam bój, nie wyszedł, zajął któreś tam miejsce. W każdym razie ja go wygrałem z nim, z tym naszym wygrałem, zająłem 5. Piąte miejsce, a przecież wtedy LZS-y w całej Polsce w ciężarach to były wszędzie prawie. To było wszędzie, nie to tam kluby takie, to były tylko takie, co się leczyły. To było tylko tak, nawet gwardia nie miała ciężarowców, tylko miała Legia. Lotnik, Wardia Lotnik, na to w Warszawie, no chyba więcej nikt, nie było więcej jakichś AZS, AWF, tam miał ciężarowców, chyba nie wiem, ale chyba nie mieli. Tylko Legia i Lotnik, to nawet z Wielkiej Wigury, co jest, to oni tu mieli. Tam był Rogowski. A niech pan opowie o koloniach krótko, trochę się musimy cofnąć. Na koloniach, to co, oni wszyscy tu, to był taki zakład i huta też wysyłała na kolonie? Huta miała swoje. Tak? Kabel miał swój, my mieliśmy swoje. Jak to wyglądało? Wakacje idą? No wakacje. I był turnusy. Mhm. Na przykład myśmy mieli 2 tygodnie turnus. No załóżmy, w przedszkolu było, no ile mogło być, 100 dzieciaków czy tam ileś dzieciaków. No to wyjeżdżało na dwa tygodnie tam jakaś grupa, później na następne 2 tygodnie inna grupa i tego. No i na tych koloniach to ta była ta stonka ziemniaczana, tak jak oni to mówili, że to Amerykanie podrzucili nam. A myśmy nie wiedzieli, co ta stonka jest. No i ja kiedyś tam jeden z tych rolników przyszedł, mówił, jak znajdziecie, jak to wygląda. A my takie pasiaste, my czerwone, jak znajdziecie, to weźcie, to zakopcie tego. A my dlaczego to? Bo oni by nam zniszczyli całe pole by nam zaorali. Jakby jedną stonkę znaleźli na takim polu chłopa, to oni by całe pole zaorali, żeby tą stonkę zniszczyć. A przecież stonka to jest tak odporna, że ona wyczuje zimno, jak ona jest lepsza jak ci wszyscy, co mierzą od tej temperatury, czy miernicy, nie? Co przewidują pogodę. Ona potrafi ileś metrów przed tym w ziemię się zakopać i ona nie zmarnieje.
nie zmrozi ją zima. I wychodzi, to jest takie żywotne jak pluskwa. No i myśmy tam byli, dobra, myśmy tam na stolkę w ogóle zaprowadziłem, później chyba ze sześć ileś, myśmy na końcu się ustawiali, jedna przedszkolanka szła, prowadziła do przodu, a myśmy zostawali na zakręcie. Ale to wy jako przedszkolacy, żeście stonkę zbierali? Jako przedszkole byliśmy, no. No a przedszkolanka szła pierwsza, przecież nie było tyle tych przedszkolanek, żeby szła z przodu i z tyłu. Szła pierwsza, no kto jej, dzieciaki uciekną, sześcio-siedmioletnie dzieciak ucieknie. A myśmy już wcześniej wiedzieli, gdzie są jeżyny. Tam były takie jeżyny czarne, jak się poszło lipiec, sierpień, jak się pojechało na kolonie. Bo ja pierwszy raz na koloniach to byłem w tym... pierwszy raz na koloniach to miałem też chyba 6 lat wtedy. To było tu, jak się nazywa, jak się jedzie tutaj ten ośrodek. Jak się jeziorna, jak to się nazywa? Ten? Konstancin. Konstancin. Pierwszy raz to byliśmy tam w Konstancinie, to tam wiewiórki na balkony przylatywały nam. To myśmy tam herbatniki, jak się miało, to się stawiało. Te wiewióreczki przychodziły na balkon, widocznie były nauczone. To pierwszy raz byłem w Konstancinie, na koloniach, później byłem w Osuchowie i w Węgrowie. Trzy razy byłem na koloniach Szkabla. No a potem jest pan porzuca pan ciężary. A później to już nie, to później to jest szkoła, no to już do szkoły się poszło i ciężary, później, a jak byłeś z nim, to przed Polski przyszedł, przed Spalińskim wywiad ze mną robili, jak to się stało ze tego, no tak, tak, też śmiali się, I tak się z przed Polskim zaprzyjaźniłem, że później przed Polski, jak był Polskim Związkiem, był kierownikiem ciężarów. On był na ulicy, jak to się nazywa ta ulica, trolejbus wtedy chodzi, na Barskiej. Na Barskiej, tam na ostatnim piecu na Podlasiu. Nie mieliśmy sprzętu, jechaliśmy na mistrzostwa, miały być jakieś mistrzostwa młodzieżowe w Bułgarii. No i ja pojechałem, komenderek mówi, nie mamy sprzętu, Adam jeździ do Przedpolskiego. No to ja. Przedpolsko zawsze, wieśka wziąłem, choć idziemy do Przedpolsku, pojechaliśmy. Co panie mocy chciałeś? No panie prezesie, no jedziemy do tej Bułgarii, a my nie mamy dresów, ani butów nie mamy zapaśniczych, ani tego nie mamy. Butów nie było nigdzie można dostać, były te ciężarowe mają twardą tą podeszwę, się nie dają do zapasów. Zapasów musi być mięciutka, jest z tyłu wolny, bo się nogami walczyło, przecież chwyty się nogami zakładało. Dobra, to idź kup dresy. A ja już pracowałem, ja wtedy nieźle zarabiałem. I mówi, i gdzie te dresy są? Ja mówię, tu są na tym domu harcerza, przy Róg Marszałkowskiej. A był taki dom harcerza, taki wysoki, nie? Nie pamiętasz? Taki? Przy Imka, tak? To tam? To nie jest Marszałkowska. No tam przy Konopnickiej zdaje się. Nie, Konopnicka harcerska. Nie, Konopnicka to jest tam, jak Sejm jest, to ja wiem, tak. Jest Konopnicka, nie. To nie, tutaj przy Marszałkowskiej był taki duży blok i to był dom harcerza chyba. To nie kojarzę. I tam był sprzęt, najrozmaitsze sprzęty sportowe, tam sztangi i tego i szachy, tam wszystko było. No i tam byśmy poszli, tam byśmy popatrzyli te dresy. Tam były dresy po 700 zł, wełniane ładne dresy, zielone, tak jak Legia ma. Tylko zielone i tam jakieś opaski były białe chyba i tu, a na bluzie był ten. I na bluzie był kłos, taki ten kłos był na tym. I myśmy te dresy poszli, no ile tutaj? Ja mówię, no jest, mówię, 8 jest drużyna, trener i kierownik. To mówię, 10 par, no dobra, to idź kup. No poszedłem, wziąłem, no tam mi zabrakło, to wziąłem za swoje, kupiłem, pisze, dobra, od razu do kasy poszedłem, płaciła mi resztę w porządku, dresy kupiłem, no butów nie było, no to trampki poszedłem, kupiłem trampki, dobra, mamy wszystko. No i tak od Przedpolskiego to załatwiłem. Pojechaliśmy tam do tej Bułgarii, a tam mistrzostwa, tam turniej, zamiast jak to miało być młodzieżowy, tak jak myśmy pojechali jeszcze nie na paszporty, tylko na legitymację szkolną jeszcze. Dobrze, całe szczęście mieliśmy, każdy miał postępowane, ważną legitymację szkolną i zbiorowa legitymacja szkolna wszystkich, co byśmy tam pojechali. No najstarszy 42 rocznik wtedy, bo już tam starszych nie było od nas.
I kierownik ten i trener miał tą listę podstępowaną. Oni nas, no, komunisty cały ten, tak, przejeżdżaliśmy przez Czechy, Rumunię. No i Bułgarię. Węgry nie? Mogliście. Węgry, nie wiem, czyśmy załapali Węgry. Nie, musieliście nawet, Czechy musieliście. Tak, tak, i Węgry też żeśmy załapali. Zapaliśmy Węgry, wiem dokładnie, Węgry, w Węgrach to mieliśmy że się tam w głowie nie mieści. Pojechaliśmy tam, a tam jakiegoś Żukowa i jakiegoś tego był turniej, mistrzów świata. I to przecież tam mistrz świata to u nich był jak jakiś bohater narodowy. I tam przyjechali. Ale w czym? W zapasa. I tam to był lipiec, tam winogrona, to jak oni nam dali winogrona, brzoskwinie, to były takie, że się na talerzu się tego, ale to mniejsza większość. I rozlewało się na talerzu. Tak, i to było w Plovdiv. Byliśmy w Plovdiv, było ten turniej, nie w Sofii, tylko w Plovdiv, albo Plewem. Wiem, że w jedne zakłady albo drugie. Wiem, że jedne zakłady to były zakłady chemiczne, bo jak żeśmy pojechali, były stały te takie, te, no, nie cysterny, tylko że był amoniak na nich, że był biały, że był amoniak. To musiały być jakieś zakłady chemiczne. Ale na teren nas nie puścili, tylko jak raz autokar odwoził, to nam go pokazali z daleka. I to tak żeśmy się domyśleli, że tam muszą być zakłady chemiczne, bo jest amoniak na powierzchni, na wierzchu tego, czyli musi być zimno. To nam tylko to pokazywali. A mata była, to były zawody na powietrzu. Mata była tak zrobiona, że jak jest u nas, jak jest pokazywane są torty tenisowe, że jest taki kocioł, dookoła jest, nie, te są widownie, to tam było właśnie tak zrobione. Mata, były dwie maty na tym, na środku tego, na tej, jak to jak plaża była, jak się dotknęło kolanem po macie, to tylko tak, bo przypalało się normalnie ciało do tego, tak była mata gorąca, jak było 30 parę stopni ciepła w Bułgarii, lipiec i ta mata się nagrzała, ta plandyka, w tym kotle tam żadnego przewiewu, nic nie było. A byliście jakoś fetowani w Ożerowie? Wiedzieli tu o waszych sukcesach? No przecież jak to nie? Przecież to wszystko tym żyło. Była tak zwana, kiedyś była Trybuna Mazowiecka. Zielona gazeta, bo tak jak dzisiaj reklamują, że to są gazety takie terytorialne, nie? No, Wawa West, coś tam. No, a to dzisiaj, to wtedy była Trybuna Mazowiecka. Później był, później była ta, zaraz, jak to się nazywa, tam to jest taki Standard Młodych później, tak? No to Standardze Młodych też później było na ostatniej stronie, Cieśliński tam prowadził to też zapaśnik, ale z drukarza, ale to dopiero później. A to przecież wszystko żyło, że to było w gazecie tej mazowieckiej, to było wszystko pisane, kto wygrał, kto przegrał, jak wygrał. Tam chłopaki zbierali tego, a ja tego nie zbierałem, bo skąd to mi do głowy przyszło. I to jak myśmy tam pojechali, to takie byki do nas przychodziły, później jak się okazuje, tak, Ali Alijew, wielokrotny mistrz świata ruskich i tam później olimpijczyk. Później taki dwóch braci tych Bułgarów, Kozma, Węgier, mistrz świata w ciężkiej wadze, czy tam półciężkie. Sami mistrzowie się tam. No jak się, że się z nimi radzili? A jak? Człowiek tam raz, że ma ta gorąca, no oni co? No oni nami się bawili, oni jak bawili się jak dzieciakami. To tak jakbyś tym wziął jakiegoś, no, pierwszego lepszego z ulicy i znasz i wiesz, no, bawi się, żeby jedne, dwie rundy wytrzymać w trzeciej rundzie albo przegrać na punkty, to już było dobrze, nie? Takie wołcze bracia byli, później był taki, później tutaj przyjechał. Ja miałem wtedy, też było młodzież, było jakieś tu zawody, turniej o Błękitną Wstęgę Tart. W Warszawie, tak? To był w Zakopanem było. I przyjechał tutaj też olimpijczyk w piórkowej wadze. I ja już wtedy byłem dobry, bo już tam dwa turnieje wygrałem
o błękitną wstęgę Bałtyku w 57 kg. Wiesiek Stepiec też wygrał, Józiu był drugi. Ja wygrałem dwa turnieje. W jednym roku i w drugim roku było jedno na plaży, a drugi był w Stoczni Gdańskiej. Tam, gdzie te zebrania, co były, te Solidarności, to tam były te zawody, bo nie była pogoda, ale jak była pogoda, było lato, to było na powietrzu. To było wyklętą wstęgę Bałtyku, to była międzynarodowa. Szwedzi, Duńczycy, Rumuni przyjechali, Bułgarzy nawet byli, Niemcy, Finowie. No to było tam tak tego, zdobył to dwa razy pod rząd. I on tu przyjechał, jako się nazywał, nie Wołczewo, to był w lekkiej wadze. I ja przegrałem z nim na punkty. Tutaj Stańczo Kolew, nie Stańczo. W każdym razie, że oni tu mnie, Trojanowski. Trener był u nas już wtedy kadry narodowej. Czyli my żeśmy też podlegali mu, Meris, Turek. Turek miał tłumacza Greka. Grek znał turecki i tłumaczył co tego. Dobry ten chłopaczy dawał ten Grek. I Greków do mnie przychodzi, mówi Adam Trojanowski, mówi, że ten Bułgar mnie był, on był trzeci na olimpiadzie, ten co ze mną walczył. Co ja miałem z nim przegrać w pierwszej rundzie od razu. Ja mówię, się założył z nim o dwa bachusy, czyli o dwa wina. Bachus był najdroższy wino z wermutów, taki bełuskowate, 50, ale był taki mocny ten wermut, że później się przekonałem, miałem trochę z kałdunem przez tego bachusa i tego. I się założył z nim o dwie butelki bachusa, że on tylko ze mną na punkty wygrał, mnie na plecy nie położy. No i on poszedł do trenera, się założył się. Pytał się Greka, no założył się, no dobra, to w porządku. I tam niedużo wygrał, ten dwoma czy trzema punktami tylko wygrał. On tam takie chwyty robił, że on miał, się śmieli z niego, że on miał łapy jak małpa, że on mógł na stojący sznurowadła się zawiązywać. To robił taki prosty chwyt, za głowę łapał, jak nogę wystawiłeś do przodu, to w momencie cię zapięte łapał. I cię zapięte, jak jest stałeś, miałeś opór napięte, to już nie miałeś tego, poderwał ci piętę i cię robił do parteru i punkt i tak tylko te sprowadzenia do parteru. W parterze bał się mnie robić, bo ja kontrolowałem w parterze, jak ktoś mi coś robił. I tylko ten Stańczo, wiem, że... Ale to musieliście też tutaj rozstawiać żarów. Słucham? Musieliście rozstawiać też żarów. Używaliście swojej siły i umiejętności w Ożarowie? Nie, to przecież myśmy mieli to zastrzeżone. Paragraf był przy to. Paragraf miałeś na to. Normalnie biłeś się z kimś. To nie to było co teraz, że ci muszą dowodzić, że tego. To jest za komuny od razu, człowieku. A jeszcze jak ukradłeś coś państwowego, to moment. Za kradzież państwową to od razu, tam rok, dwa lata. Za usiłowanie gwałtu miałeś dwa lata. Za usiłowanie gwałtu miałeś dwa lata. Za gwałt miałeś cztery lata. Od razu. A gwałt zbiorowy, czy dwóch, czy trzech, jeszcze zależy jakiś tego, to już miałeś od trzech czy czterech lat w górę. A dzisiaj zobacz, gwałcą i puszczałem ich na wolność, albo w zawieszeniu dają. Rozumiesz, to miałem tak, jakbyś używał chwytów, biłem się, rozumiesz, z kimś i używałem chwytów, rzuciłem mu coś tam, złamał rękę czy coś takiego. To od razu z bomby dostałem dwa lata. Bokser za to, że był boks trenował i wderzył ci, złamał ci szczękę. Dostało dwa lata. Nie wolno było sportu używać do walk siłowych, do walk ulicznych. To. No jak idzie pana kariera dalej? Jak też się kończy? Bo to jest taki wątek. A nie, to później to poszedłem tego. Później jakżeśmy LZS doszedł do tego, żeśmy zdobyli dwa razy Mistrzostwo Polski. Dwa razy Mistrzostwo Polski zdobyliśmy. Jak ja później przegraliśmy tylko z Gwardią. Ja z Gwardią walczyłem i dwa razy wygrałem z gwardyńskim zawodnikiem. I później jak poszedłem do wojska, gwardia mnie ściągnęła do wojska.
do nadwiślańskiej jednostki KBW. Byłem w gwardii w wojsku, no i później w gwardii zostałem. W gwardii zostałem i później pracowałem. W wojsku. Idzie pan do wojska. Nie ma to co prawda wiele wspólnego z Żerowem, ale... Do wojska idę, do ochrony rządu. O, był pan w Boże, tak? Nie, to nie Bor. Ochrona rządu. Nadwiślańska jednostka KBW. Aha. Nadwiślańska jednostka KBW to było... To było, że, no, było Podchorążych, ulica Podchorążych. Mhm. I tego. Idę do wojska, po wojsku idę z powrotem do tego. Do domu przychodzę, do cywila, idę do roboty. Aha. Trzy lata jestem w robocie, na ramie na Służewcu. Na tym elektromontażu, tak? W elektromontażu. To jest tak, jak ja poszedłem w 62, bo kończyłem 20 lat. Aha. W 62 poszedłem do wojska, wyszedłem w 64, tak? Aha. Jak była ta z Kubą, co była. Ta Zatoka, 62, Zatoka Świń, no. Zatoka Świń. A tam jest ten starszy rocznik, to o parę miesięcy ich przytrzymali, chyba do wiosny. No i tego, to poszedłem do wojska, w 64 wyszedłem z wojska, poszedłem do roboty. Aha. W 70... 3 lata pracowałem, 65, z którym poszedłem do wojska, 3 lata byłem w wojsku, byłem w kadrze, no i trenowałem w gwardii. No i wszyscy dali mi takie ultimatum, że jestem w kadrze, to muszę 2 razy dziennie trenować, a tak ja trenowałem tylko 3 razy w tygodniu. Po robocie jechałem na treningi. I to dobra, mówię, tam mniej zarabiałem, tak jak ci mówiłem, bo dostałem na etacie gwardii, miałem 3000, 300 tam z czymś, no. A zarabiałem, jak widziałeś, 5700, nie? To straciłem, no ale wyjazdów miałem tam, tam gwardia miała wtedy za komuny, miałem 3 wyjazdy do Szwecji. No ja, jak wyglądała Szwecja dla człowieka z kraju komunistycznego? O kurczę, no Szwecja jak wyglądała? Szwecja to wyglądała tak. Najpierw jak jechałem do Szwecji, wyjazd do Szwecji, bo byłem w wojsku pierwszy raz. Wyjazd do Szwecji polegał na tym, że musiało mi, to było za jaki to był generał u nas, nie Rapacki, tylko jaki, Rapacki to było tych spraw zagranicznych. Mi taki był cały ten tego. Musiało mi 3 generałów podpisać. Pierwszy generał od mundurówki, tak jak gdyby, nie? Bo przebrać się to było dezercja. A jeszcze wyjechać do państwa zachodniego. To jest ważne. Ja jestem tu z gwardii, do państwa zachodniego, żołnierz. To ja byłem wtedy przed przysięgą chyba jeszcze. Przed przysięgą, nie wiedzieli co ze mną zrobić, bo przed przysięgą, czy żebym przysięgę złożył przed wyjazdem, czy jak przyjadę. No i zrobili w ten sposób, dowódca jednostki mówi, dobra, mówi, niech jedzie bez przysięgi. To znaczy, wiesz, to on też taki, człowiek był taki podejściowy, rozumiesz, nic mnie nie łączy, nie mam przysięgi, nie? To jestem jak cywil. Mnie nic nie obowiązuje, bo jeszcze przysięgi nie składałem, rozumiesz? Rozumiesz? I tak, jak mnie puścili przed przysięgą, to nawet gdybym został w Szwecji, to by nic mi nie tego, no był w wojsku, no nie był w wojsku jeszcze, tak, bo przysięgi nie złożył, to tak jak był i nie był, nie? Bali się, że pan ucieknie. No nie, no, to, no ale tam na pewno, nie no, tam na pewno trener tak miał takie wejście tam, że na pewno wiedział, że ja tego nie zrobię. I tego puścili mnie do Szwecji. Jak ze Szwecji przyjechałem, pierwsze co to od razu do dowódcy kompanii. Dowódca kompanii do gabinetu, od razu przyszło trzech dowódców plutonów, także każdy pluton miał 40 ludzi. Trzech dowódców plutonów przyszło trzech. Tak. I tam jeszcze tacy podporucznicy przyszli.
że się pytałem, jak jest w Szwecji. Ja mówię, no jak jest w Szwecji? No Szwecji to jest, mówię, inny kraj, no po prostu. Najważniejsze to, że tam człowiek nie myśli o złodziejstwie. Tam nie wie, co to znaczy słowo złodziej. Szwed nie wie, co to znaczy słowo złodziej. Wiesz, co to znaczy? On nie wie, co to znaczy słowo złodziej. Ty możesz to zostawić, iść, rozumiesz? Czy tobie tego nikt nie dotknie. Przyjdziesz to za pół roku, to on będzie leżał z powrotem. Nikt się tym nie zainteresuje. No, ja mówię to wszystko, że tak i tak. No mówię i tego, no mówię. No i takie, no pierwsze, co żeśmy weszli, weszliśmy na salę na salę gimnastyczną do szkoły jakiejś tam. Nie, no bo do sali sportowa to tam jest wszystko, trenujesz prywatnie, tak jak u nas teraz prywatnie wszystko trenujesz, tak? Chcesz grać w kosza, to musisz zapłacić za światło, za salę, tak? No bo tak jest, chłopaki mówią, że chcą grać w kosza, to muszą zapłacić za światło czy za szkołę, tak? I tego. A tak samo i tam, chciałeś tego, to musiałeś wszystko się płacić. No to do szkoły żeśmy weszli, rozumiesz, przez ten korytarz, a tam na parapecie tych zegarków, od razu odruch taki, wiesz, ale każdy się zastanawia, przecież kurczę, przecież to wiadomo, że tu Polacy byli, to od razu, to nie to, że zginął zegarek, tylko kto tu był, byli Polacy, no i od razu wiesz, obciach, nie? I tak pierwszy taki odruch. Zostawiłem portfel, kupiłem taki portfel ładny, kurczę, niepotrzebny, ale kupiłem portfel bo poszedłem do skórzanego, rozumiesz, taki sklep skórzany, wytwórę skórzany, portfel, torebki i tak dalej. Tam chciałem sprzedać trochę gorzały, miałem gorzały, parę butelek, ale tam się wstydziłem, bo facet pod krawatem, wiesz, tego ekskluzywa wszystko, bonton. No i się trochę spieszyłem, no i tak co chciałem, no to tak po portfel, tak zobaczyłem portfel, 60 koron, tak sobie od razu nie przeliczyłem. Ja sobie później liczę 60 koron, ja dałem za ten portfel, $12, 120-100 zł dolar kosztował, rozumiesz, ja $12, ale przeliczenie, $12, 60 koron, to ja kupiłem, wiesz co, 4 płaszcze ortalionowe, po które 1200 zł płaszcz kosztował. Rozumiesz? No bo tak były płaszcze, pamiętasz te czasy? Absolutnie nie. A, no widzisz, no płaszcz ortalionowy, to spytaj się matki, czy tam kogoś starszego, ile płaszcz ortalionowy kosztował. Takie lepsze płaszcze, takie grubsze płaszcze, nie takie, wiesz, takie cieniutka, ten ortalion cienki, tylko takie tłuściejsze, to 1500, 1600 zł. Czy zarobił pan na tym? To ja taki kupiłem taki portfel za prawie 5 tysięcy. Mam go, kurczę, to jest taka skórka tego, ale zniszczony. Rozumiesz? I tego. I to sobie nie mogłem darować, że tak się dałem kupić. No i tego. No i tam jakbyśmy poszli. No i ja im to wszystko opowiadam, rozumiesz, jak to tam było wtedy. No i mówi dowódca jednostki tam ci mówiadam, mówi tylko. Nie rozpowiadaj tu chłopakom. Ja mówię, co mam im powiedzieć? No przecież mogę powiedzieć, że tam się nie kradnie, że tam nie tego, że tego. Że po prostu, że jest no, że jak szedłem po ulicy, jak żeśmy szli ulicą, nie? Tak załóżmy przed obiadem. Załóżmy tak 9:00, 10:00, rozumiem, tak do 12:00, jak się szło, nie? Bo oni mają robotę tak. Od 8:00 do 12:00, 4 godziny. Lunch. Ten cały, wiesz, ta przerwa obiadowa, 2 godziny, od 12 do 2 i od 2 do 6 znowu robota. Cały dzień masz dzień zajęty, rozumiesz? Ja im to powiedziałem, mówię, tam jak byście zobaczyli w godzinie tak 9:00, 10:00, 11:00 cię zobaczą, idziesz i samochody, bo tam ludzi nie ma na ulicy w tym czasie, bo wiesz, chyba takie stare kobiety po zakupy tego, to widać, że idzie tam z torbą czy tego, nie? To trąbią sygnały, rozumiesz? Na ciebie trąbią, kierowcy. A nie wiesz, trąbią? Że ty jesteś ten, jak oni to nazywają? Taki obibok, rozumiesz? Taki, rozumiesz, że nie pracujesz, rozumiesz, taki tego, no. Taki fajansiarz, rozumiesz? My się pytamy ich, chłopaków tych ze Szwecji, rodę moje taki był. To mnie nawet w mieszkaniu byli tam na kolejowe ci Szwedziaki. Mówię, Ronę, dlaczego oni trąbią na nas? O której godzinie? Adam, bo oni was mają na błękitne ptaszki, żeby nic nie pracujecie, mówi i tak dalej,
I że powinniśmy być w robocie, a nie chodzić po ulicy. A jeszcze zobaczyłem dwóch, trzech młodych chłopaków idzie, rozumiesz, jak myśmy się, tego. No, tak. I tam jak później byłem już trzeci raz już jak byłem w Szwecji, ostatni raz, bo mieliśmy tak trzy razy oni u nas i trzy razy my u nich, nie? Za trzecim razem jak byłem, proponował mi Szwed, jeden ze Szwedów, proponował mi, był malarzem, a ja byłem lakiernikiem. On tu widział, jak był tu u nas, to widział moje roboty, jak ja lakierował samochody, nie? I on widział, że jestem niezły. I on mi proponował, żebym tam został. On miał swój warsztat, no nie to, żebym pracował u kogoś. On miał swój warsztat lakiernicy i malarski miał, ale praktykował się w malarstwie. I on chciał mnie tam tego. I mówił, Adam, nie to, że ty zostaniesz, ja ci będę dawał jako obcokrajowcowi, dostaniesz taki sam zarobek jak Szwed. Wiesz, ile on mi dawał? 2500 koron. To obliczę teraz sobie tobie. Policz 2500 przez 5, to ile to jest? 2,5 razy 5. To... Przez 5, podzielić przez 5. 2,5 przez 5 podzielić? No. 500, tak? Tak. No to jest 500. Obliż sobie $500. Teraz $500 po 100 zł, to ile to jest? 5000. Ty chyba jesteś. 10 razy 500 to masz 5000. A 100 razy 500? Nie wiem, ja dzisiaj jestem tak zmęczony, że no, jestem w stanie powiedzieć. 100 razy 500 ale to masz 50 tysięcy. Widzisz? To on mi też dawał tyle. 50 tysięcy miesięcznie ja mogłem zarobić. A wiesz, co to było 50 tysięcy? Za 100 tysięcy wiesz, gdzie długoż mam mieszkanie. Tutaj ten budynek taki, naprzeciwko kabla, taki, co te opony takie leżą. No tak, tak. No tam jest długoż, a tam jest mieszka ten, jak się, Maniek Rawski i tego, i tam długosza budynek ten gospodarza jest. Jedno, to on ten budynek budował z cegły, tam chyba 10 na 10, czyli 100 metrów, z cegły za 100 tysięcy, rozumiesz? To ja przez 2 miesiące mógłbym sobie taki budynek wybudować. No fakt, że musiałbym działkę kupić, a działkę to była u nas, bo stryjek mój chrzestny kupił działkę tam na Prusa. No ale no to i czemu pan nie skorzystał? No jak mogłem skorzystać? Ja nie, raz po pierwsze mi się nie podobało tak. Że po pierwsze, że byłem Polakiem. Po drugie, że miałem rodzinę. Ja byłem, nie byłem sam w rodzinie, czy nie było dwóch, że ja brata zostawię. Nas było sześcioro. Ja zostawiałem trzech braci i dwie siostry. Zostawiałem chorego ojca. Rozumiesz? Ja bym zostawiał całą rodzinę. To po pierwsze. A po drugie, mi się strasznie podobało te lunche, rozumiesz? Że jest przerwa, 2 godziny. Podobało się czy nie? Nie, właśnie mi się to nie podobało. Bo na co mi lunch w lakiernictwie? No na co mi lunch w lakiernictwie, rozumiesz, jak ja włączę piec, rozumiesz, piec mi się wypala, przygotuję, bo tak, jak się robiło, jak ja na piecowych lakierach robiłem. Piec wypalałeś, nie, rano przychodzę do roboty, tak? To jest, jak idę na fajrant, ja już to przygotowuję na następną, jak ja w akordzie robiłem. Bo na dniówkę to tam im lachę kładą, rozumiesz? Robi na dniówkę, czy się leży, czy się nie leży, 100 zł się należy. Ale ja musiałem myśleć. Jak ja przychodzę następny dzień, to nie to, że ja zaczynałem robotę, załóżmy, od mycia blach z tłuszczu, benzyną, czy tamtego, czy tam jakimś płynem FF, rozumiesz? Tylko ja przychodziłem do pracy. Do godziny 10, o 10 była przerwa, przychodziłem o 7 do roboty. Ja już miałem tak, na kobyłkach były, leżały już zagruntowane blachy. Już były zagruntowane, podkładem, czyli jak mówię zagruntowane, czyli podkład był położony. Ja przychodzę, wramcam kompresor, rozumiesz, tryskam. Tryskam blachy, rozumiesz, pyk, pyk, raz. Kobyłki, trzy kobyłki, zanim do ostatniej kobyłki dojdę, to już ta pierwsza mi podsycha. Także na tyle podsycha mi, że mogę od razu lecieć drugi raz na gotowo. Bo 2 razy się lakierowałem, bo za pierwszym razem nie pokrywało, rozumiesz. Te oczka w młotku prześwitywały. No i
to jest. I dlatego pan nie pojechał do Szwecji. Został pan nie po to. Jechałem 3 razy, tylko nie zostałem. No, nie został pan. A po drodze koledzy. Opcja, kolegom zrobiłeś, całej drużynie, więcej nie wyjadą. Paszporty idą do dolnej szuflady, nigdzie żaden nie wyjedzie. Przez jakiś okres czasu, za granicę. Tam do Rosji, do tych mogą jechać, do Bułgarii, do Rumunii. Ale na zachód w życiu by żaden nie pojechał. Bo jest ekipa podejrzana, no. Tak podpadali właśnie sportowcy w innych klubach. Któryś został, rozumiesz, z jakiejś sekcji. Koniec. Paszporty do dolnej szuflady i zdech pies. Słabe koryto. Tak, nie było. Słuchaj. Tu jesteśmy już w gwardii. Rozumiesz? Po jakimś czasie już do Szwecji nie jeździliśmy, nie? Bochen przyszedł do nas, bo Bochen nie był u nas. Kto to Bochen? Z wagi ciężkiej, olimpijczyk w Meksyku był. Przyszedł do nas, bo go zwerbował Żurawski. I on dostaje, rozumiesz ten, on dostaje pocztówkę z promu tego, co płynął do Szwecji, z Istat chyba, czy skąd tam, nie wiem jaki to prom był, on wtedy tam chyba. Skrona, sztat właśnie. Istat tam, Istat na ten, na do Malmy chyba tam, w tamtej stronie. I on jest tym stewardem, kumpel, stewardem jest, pocztówkę mu przysyła, rozumiesz? Nie list zamknięty, tylko pocztówkę, co może przeczytać. Oni go wzywają, rozumiesz, na komendę, kto to jest. Bochena, ten, co pocztówkę dostał ją. Kto to jest, mówi, tego, mówi. Dlaczego nam nie zgłaszałeś, że pocztówkę dostanie? Dlaczego nie, no, skąd on może widzieć, że tamten mu pocztówkę przyśle? I na takie byle, co się przyczepiali. Masz pojęcie, co to znaczy by było, jakby został, jak ja bym został za granicą w Szwecji? A wywiad za tobą jedzie, a gadaj tam coś, to cię wykończą. Co ty myślisz? A koledzy z Rzeszowa, jakich pan tu, jakby byli też tam z panem w wojsku, czy? Nie, w wojsku nie, w moim wojsku tam na Wiślańskiej nie, tylko ja byłem. Nie, był Kazio Łukasiewicz. Kazio Łukasiewicz był i on został, był w komendzie głównej tym mundurowym. A wydawał im, wiesz, te tam amunicje, mundury, takie mydło, no takie coś się nazywa, taki gospodarczym tym. No. I wraca pan do tego elektromontażu, ale mieszka pan w Ożarowie, tak? No cały czas w Ożarowie. Jeszcze do Ożarowa nigdy nie wyprowadzałem nigdzie. To gdzie pan mieszkał po kolei w Ożarowie? Najpierw u Mikołajczyka. Mikołajczyk to jest... Koło kabla. Tam gdzie... Kogo tam znasz od Mikołajczyka? Kogo? Rapa nie znasz. Rap to był Kowalik, on był Foizdolcem, ten sklep taki co jest, ten sklep taki co był tam, sklep był. Durańskiego nie znałeś, taki ormowiec był. Nie znam nikogo, no, ale niech pan opowiada. Tam mieszkał ten Albin, co tam właśnie, nie, to mieszkał tam, on był Foizdolcem. Znaczy taki niemiecki agent, rozumiesz, polski niemiecki agent. On był ten Rap, tak? Był wartownikiem w Kabu, ale on był takim... Niby tam do nich należał, ale on był za Polakami, wiesz. Jak ktoś kradł, rozumiesz, z kabla coś wynosił, tam wiesz, wynosili, rozumiesz, takie rzeczy, rozumiesz, są potrzebne do domu było, bo przecież w sklepach nic nie było. To on nie zwracał na to uwagi, rozumiesz. I on później tu go tam ściągali, bo za te, tych foździolców to wszystkich wsadzali do więzienia. Tam siedział chyba na przesłuchaniu, był jakiś czas i ludzie poszli za nim świadkować, że to był dobry człowiek, że nikomu krzywdy nie robił, nikogo nie wsadził, nie tego, i go puścili, rozumiesz. A to najpierw mieszkałem tutaj, u Mikołajczyka. To gdzie jest Myjka? No teraz wiesz, gdzie jest Myjka na koło naprzeciwko kabla? Tak. No tam mieszkałem, tam dalej ten budynek taki, co jest tam taki zaniedbany. Rolnik, no. To tam ja tam mieszkałem, w tym budynku. Później mieszkałem stamtąd u Matysa, koło gminy, jak się mówiłem, rok czasu. Stąd była ta dekapitalizacja. Dekapitalizacja była i tam jak gospodyni miała 3 pokoje z kuchnią, to jej zostawili tylko 2 pokoje z kuchnią, a nas wsadzili do największego pokoju. Tam ona awanturę robiła, bo one były obie prawniczkami były. Ale oni mieli guzik do gadania. Co to później, jak już komuna weszła, to oni mieli, nic nie miały do gadania. I myśmy tak zostali na jednym pokoju.
to ciekawe, jak to się mieszka z... To jak to było? No, wprowadzacie się komuś na głowę, ten ktoś was nie chce, jakie jest prawo, dlaczego to mogło tak wyglądać? Niech pan o tym coś opowie. Wielu ludzi było w takiej sytuacji w Ożerowie? Nie ma, no jak, co drugi? To znaczy, że co? No co, weszło ci, przyszli ci na gospodarkę, zobaczyli jakieś masz mieszkanie i kazali, zobaczyli gdzie co tego i ci wsadzali. Ale kto przychodził? No przychodzili z tej, z gminy, a przecież to byli komuniści. No i przychodzili, masz nakaz, ci dali. Ten i ten ma tu i tu mieszkać i z głowy. A można się było dogadać z kimś, żeby mieszkać, żeby mieszkał akurat ten, którego bardziej lubię, czy to było na siłę? Nie, skąd mogę się dogadać. Z gminy przychodził z kwaterunku, tak? Tak zwany kwaterunek. Przychodzili i mówią, nakaz miałeś, i dają ci nakaz tobie znaczy, i mnie. I mówią, tu masz się wprowadzać. Ty masz tu mieszkać, a mnie do łazienki. I ja mam się stąd wyprowadzić. Ja mogę tylko z tobą się dogadać na to, że panie, ja zostawię te szafy, niech pan tu nie wyrzuca tych szaf, jak pan nie ma tego, a ja tego i tak dalej, nie? A jak nie, to zabieraj pan to wszystko, bo ja mam swoje i ciebie nic nie obchodzi. Bo ty miałeś z kwaterunku przydział. I żadna gospodyni nie miała nic do gadania. Ona do mnie nic nie mogła powiedzieć, tylko jak chciała coś iść, to musiała iść do niej. Do gminy, do kwaterunku. Żeby tam no ale trzeba się jakoś dogadać. Z kim? Łazienka jest jedna chociażby. Tam łazienek nie było, kibel był na dworzu. No. Tam nie było jeszcze łazienek w tym budownictwie. To jest ten budynek naprzeciwko, taki szary popielaty, za ośrodkiem zdrowia, co jest. Tak, kojarzę. No to tam to jest pod dziewiątką. Taki myśmy... wysoki, dwupiętrowy. Czy czteropiętrowy. Jaki cztery? Dwa piętra. No ale taka kamieniczka mała z ogrodem, tak? Gdzie? Za przychodnią. W którą mańkę ty myślisz? W ołtarze. W tamtą stronę? Tak. No za... Budują teraz nową przychodnię, tak? No. Jest stara przychodnia. I za tą starą przychodnią, zaraz na Spacerowej, tak. Jest ten budynek. Nie tak. Ten po lewej stronie. Po lewej... Tak kwadratowy trochę. Tak. No, no to ten, no, ma ze trzy piętra. Dwa piętra, a nie ma trzech piętr. Tak. Trzecie piętro to była góra, no przecież ja tam mieszkałem. Ale to z parterem. Ale to jest nieważne. 10 lat tam tak? Mieszkałem, no jasne. Mhm. I tam nie masz nic do gadania. Tam nie było łazienek. Łazienki to chyba mogło mieć tylko gospodarstwo. Ale oni też nie mieli. Później nawet wody nie mieli. Wodę na później dopiero sobie założyli ten hydrofor i tam żeby woda pompowała im. A my żeśmy, studnia była. Nigdzie nie było przecież nikt. Przecież były studnie. Studnie były i nawet były studnie, były. Na naszym podwórku była woda i gdzie Smolińska mieszkała, gdzie tam mieszkał kanclerz. Tam kanclerz, czyli ojciec. Dziadek tego kanclerza, co jest teraz, to dziadek, co jest burmistrzem. Tam mieszka kanclerz, tam mieli studnie. Następny budynek tą stronę, taki niski tam jest, taki budynek, tam mieszkał Makulski. On lody sprzedawał zawsze, jak tego w niedzielę i to chodzi z lodami własnej roboty. I jak mecze były piłkarskie czy coś tego to on zawsze latem to lody sprzedawał. I były trzy studnie, nasza, u Makulskich. I u Marciniaków, tak się mówił po nazwiskach. Nie mogłeś iść do tych studni, tylko mogłeś iść do Marcinkowej do studni. Nie? Jak czasami było tak, że u nas wody zabrakło, a tam nie było wody, już u Marciniaków nie było w studni, a u Makulskich była. Takie były źródła, nie? I było tak, że u Marciniaków, czyli tej środkowej studni, była najlepsza woda. Najlepsza woda była, rozumiesz, taka, no, co to woda, jak się robi, jak ją się kojarzyła z najlepszą. No była smaczna w piciu, nie była twarda. Teraz widzisz, jaka jest woda twarda. Nie włosy umyjesz, to musisz, jakbyś nie miał szamponu, to tego. Wtedy wodę to wystarczyło trochę łyżki octu do wody dolałeś i matka ci włosy spłukała i też jej włosy lepiej się trzymały jak od tych szamponów, bo to wszystko jest chemia, nie? I tego, albo deszczówki łapała pod ryną, też ci umyła włosy, była miękka woda była, to była. To gospodynie wyczuwały wodę, rozumiesz, jak się kartofle gotują, jak się kruszki gotują, to wyczuwały wodę. No i tak to było. I także... No i wprowadziliście się komuś na głowę, tak? I mieszkaliście 9 lat aż? Znaczy wy żeście się wprowadzili, wy żeście jakby... Więcej jak 10. Was wprowadzono, no, tak? No, dostaliśmy przydział na mieszkanie, nas nie obchodziło. A ja wolę dwie i trzy pokoje z kuchnią.
A myśmy w piwnicy mieszkali, no to jaka sprawiedliwość była? No to coś, że ich chałupa była. Ale to, bo to była coś prywatna ich była, rozumiem. A wtedy jak była dekapitalizacja, to nie było, że widzisz, co się dzieje w Warszawie. Przecież na tej zasadzie to jest. Że oni mówią, że to są mi, że to im. Też jakby te gospodynie stare, jakby przyszły po to mieszkanie, ale oni by też nie miały do tego prawa, bo one odsprzedały te mieszkanie. A sprzedały gospodarzowi, który tam kupił te mieszkanie wtedy za 2 miliony. To było 2 miliony, to myśmy tak siedzieli, skąd on miał. Później takie słuchy podeszły, że on wywoził gruz z Warszawy. W Furmaniu, nie? Gruz wywozili i prawdopodobnie, że on tam coś znalazł, rozumiesz, w jakiejś kamienicy coś znalazł i dlatego możliwe, że coś znalazł, bo nawet później to jej gospodyni miała te maszyny jakieś, rozumiesz, bo znaleźli maszyny do robienia swetrów wełnianych. Jednym słowem, ona była gospodynią, ale sprzedała to... Tamte dwie pierwsze, co było, Dorota i Agata. Aha. To były te jedna garbuszka była. One sprzedały te kamienice, te adwokatki, mecenaski, tak? A nie, to nie mecenas się nie mówił, adwokat. One sprzedały to i wyprowadziły się do Warszawy. A kupił to ktoś, kto był furmanem, a prawdopodobnie znalazł coś... To możliwe, że może, no nie wiem. Nie znalazł nie. Skarb w ruinach, tak? No. I to odkupił od nich, no. Dobra, mija 9 lat, gdzie się przeprowadzacie? No i przeprowadzamy się tu z Kabla, ojciec idzie do Kabla do roboty. Dostaje tu w bloku na Kolejowej. Przez przedziały kwaterunkowe. A niech pan powie, jak to się stało, że tu jest, że była mafia w Ożerowie. Że co było? Mafia. Ale czego mafia? A przestępcza. To ja tam do nich nie wnikałem, bo ja się z nimi nie chciałem bawić w te sprawy. Ale to przecież mafia nie była. Za starych chłopaków, z tych, co ja pamiętam, to były grupy, nie były mafie. Ale to nie były mafie jakieś rabunkowe czy coś takiego, tylko były takie grupy, że się tłukli między sobą. Po prostu w awantury jakieś, na zabawach czy coś tego, na takie na zasadzie, żeśmy się bili, nie? Stara Wieś to była tam jak ta ulica się nazywa tam, za tymi blokami, co jest ogrodzone tam, ten płotem, my to na getto nazywamy. Tutaj te bloki są? Nie te, tu, tam, na Ożarowskiej, za Ożarowskiej. A, partyzantów. O tamta partyzantów, jest to Glinek? No, tam Stara Wieś była, no, myśmy to nazywali Złodziejówek. No, tam była jedna grupa, tam Cygan, Amerliki, później tam jeszcze ktoś takie były, Anioł Kostrzaki i tam, no jeszcze tam, no, i to było, myśmy to Złodziejówek nazywali. Tam nie można było przejść wiosną ani jesienią. Tam było takie błoto, że gumowce, jak szedł gumowca, to trzeba, żeby się w błocie nie utopił. Tam było straszne, żeby tam przejść. To Złodziejówek nam był. Później tutaj było, myśmy to mieli też tutaj na działkach, to było też jedna grupa, była tutaj Przybylski, Kołaczek, później był Przybylski, Kołaczek, Rutkowszak, później Pałuczak. Pałuczak chyba za 30 lat odsiedział w więzieniu. Za takie awantury, to nie to co teraz, że tam że za to, że coś tam weźmiesz i tego. Wtedy za od razu z bomby dostawałeś 2-3 lata i to za byle co. Tam nie to, że ta sprawa się odbywała rok czasu, czyli ile. To chyba za 30 lat Jurek od tego odsiedział. Za co? No za różne sprawy, przeważnie za bójki. I tego. Bójki, kradzieże jakieś tam drobne, ale tam o mafii to nie było. Mafia to dopiero później było, te młode gnoje. Jak się skojarzyli, rozumiesz, z Pruszkowem i tam jeszcze gdzieś zaczęli wołkać coś tego, no, jeden drugiego wciąga, nie? I powstaje mafia, ale u nas mafii w Ożarowie nie było żadnej. Potem się zrobiła, nie? No to teraz coś słychać, że tam jakieś wpadli z Ożarowa, tam jakieś parę. Iluś tam wpadło, 28 chyba, co dzisiaj było w telewizji pokazywali, że tam otrzymali jakieś zarzuty i że tego. Z Ożarowa, tak? 28? No, nie między innymi z Ożarowa. Aha. Czyli znowu jakby wraca temat. No. Ale to nie pańskie pokolenie, to ci młodzi. Nie, to młody, tam. Z naszego pokolenia, nie, z naszego.
to dużo młodsi, jakieś 15, przynajmniej 15-20 lat młodsi od nas. Także naszego to nie, nie no, naszego pokolenia, naszego pokolenia to po prostu dla nas to była głupota, bo myśmy mieli robotę, mieliśmy wszystko, pracę, zajęcie, wszystko mieliśmy. A co oni mieli? A nie jak mają. Jak nie mają, a to widzisz, jak jeden drugiego ciągnie, po co będziesz robił, jak ci się nie opłaca sprzedać torebkę tego za 10 zł, tak? Nie wiem, bo 10 zł biorą ci dilerzy chyba. To zależy za co, nie wiem tego. No, ja też nie wiem, to ja nawet nie wiem, jak te narkotyki wyglądają, tylko widziałem, jak się wygląda ten, ten biały, to jak to jest, tak podobny do cukru mielonego. Amfetamina i kokaina, to Nie. Heroina jeszcze. Heroina chyba, ta biała, taki proszek. No to tylko to, co pokazywali, że nawet z jakiegoś magazynu z policji czy z milicji zginęło. Tam ileś kilogramów zginęło, dali... No i tam odnalazło się, ale już nie była ta heroina, tylko był cukier podrobiony. Szymonka, kartofla. Bo to takie same ten... Podobieństwo. Jest... Znaczy, mówił pan o takim komunizmie lat 50., 60. ciężkim. Tu więzienie za byle co, tu kwaterunkowe. No, więzienie najgorzej karalne, wszystko było za kradzież państwową. Bo wszystko było, nic nie dostałeś, jeśli nie miałeś na to przydział. Na gwóźdź musiałeś mieć przydział, jak budowałeś. Na gwóźdź musiałeś mieć przydział. Na papę musiałeś przydział, na lepik musiałeś mieć przydział. Wszystko, co kupowałeś do budowy tego, na farby, musiałeś mieć przydział. Dobra, ale to jest... A po co przydział, jak można kupić? Jak kupiłeś? Nie kupiłeś bez przydziału. No nie, żeby... Bo ci nie sprzedała. Idę do sklepu i a nie ma w sklepie. Poproszę gwoździe, poproszę papę. A nie papę. Ma. A ma pan na to przydział? Tak jak... No przecież a to idź stoi do... tutaj. Dobra, to idź do apteki i powiedz, stoi tutaj. Ale apteka to nie jest ale sklep budowlany. Słuchaj, idź do apteki, jak nie masz recepty. Ale i pójść kupić coś w aptece bez recepty, jak masz na receptę lekarstwo? Ale wie pan, o co chodzi w aptece? Więc ja ci daję takie porównanie. Ale ja to doskonale rozumiem, no. Tylko chodzi o to, że tak. Stoi, no i co? W aptece to chodzi o to, żeby nie wykupić tego za dużo, bo można tego źle użyć. Bo to jest po prostu lekarstwo. Tego potrzeba mało. Ale lekarz się wybranej wypisze. Osobie. Lekarz się diagnozuje, tak? A tu kto diagnozuje? Jak po co diagnozuje? Jak chcę zbudować dom, to kupuję papę. Tak, ile kupujesz pan papę? Jaki metraż? Taki i taki. To wystarczy panu 100 metrów kwadratowych, a nie 200. Ale ja chcę może sobie zrobić a ty możesz dwa razy pokryć. Ale ty możesz chcieć. A ja chcę sobie tak dwa ale ty razy możesz pokryć. Chcieć, a to ich nie ich sprawa. Nie ma pan przydział na... To ja idę do innego sklepu. Przydział. To ja idę do innego sklepu, gdzie nikt ci przydział nie da, bo przydział z gminy dostajesz. A co gmina ma do tego? A jak? No jak? No wszystko było na przydziały i nie dostałeś. No co ty? Przecież ci mówię, jak w spółdzielni pracowałem, szafy rakierowaliśmy. To musiałeś mieć przydział na papier ścierny, przydział na pomyks, przydział na blachę, przydział na kątówki. Mieliśmy na 300 szaf. Ale to tak. Przychodzi się na 8 godzin do roboty, 40 godzin w tygodniu, z czego załatwienie przydziałów zajmuje 2 dni. 40 godzin? Jak 40 godzin? No 5 razy 8. 6. Nie było sobót wolnych. Godzin było 200, 208, to było tak co miesiąc. Ponad 200 godzin. Czy w soboty się pracowało? No ja. No dobra, ale z czego 1/3 schodziła na zdobywanie przydziałów? Nie ma przydziału na to, nie ma przydziału przecież na to, a robić trzeba. No to przecież jest przez zaopatrzenie w tym spółdzielni. Aha. No. Czy zaopatrzenia, do tej pory chyba są zaopatrzeniowcy, nie? No, czyli to zaopatrzenie działało sprawnie, no. Tak? Nie było tam kłopotu. Ale mówiło się, że były niedobory w terenie. Tego brakowało kartki. Słuchaj, jest planowanie. Przychodzą do miejskiej czy gdzieś, tam jakieś izby czy tego, do komitetu tego, rozumiecie, centralnego czy śmego owego. Przychodzą do województwa, tam jak tam ja pracowałem na BEMA, czyli to jest Wola. Przychodzą tam, co macie? No mamy na 300 szaf laboratoryjnych. Jakie wymiary? Takie. Ile wam potrzeba? Szkła tyle i tyle. Tyle uszczelek potrzeba. Te gumowych na szkło do tego.
tyle klamek, tyle zamków, tyle blachy, tyle kątownika, tyle całownika. I oni patrzyli na te szafy, przyszedł się wymierzył, czy to tak jest, czy się zgadza na tej szafie wszystko tego. Załóżmy ci dawał te 5-10% takiego na zużycie, na odpady załóżmy, tak? Bo było takie coś, że 10% można na odpady. No to właśnie jak z tej blachy dostawały na odpady, to z tych blach się takie kawałki brały, się robiły z tego koperty na łóżkach do szpitala. I więcej jak 300 szaf nie zrobiłeś. Koniec. A co ci zostało blachy, to na koperty. Ale po co to? Po co to? Nie można było pójść? Jakby jaka logika za tym stała? No spytaj się ich. No to do tej pory zobacz, jak komuna rządzi. Ty jesteś za PO, no to zobacz. To ich charakter działania jest przecież. To jest takie podobne do ich działania jak nic. Nie, panie Adamie, ja nie chcę wchodzić w politykę. Interesuje mnie raczej historia, a próbuję ją też... Ale historia to przecież jest polityka tak samo. Ja też powiedziałem, kiedyś nam powiedział ten Cyrankiewicz, najgłupszy ten człowiek, co się polityką zajmuje, bo polityka to jest tak zakłamana, że on ci to będzie mówiła, co innego robi. No ale... No mimo, tak, dobrze, że historia to też polityka, ale po prostu chodzi mi o to, żeby unaocznić to ludziom, którzy nie mają o tym wszystkim pojęcia, jak to wyglądało. No dobrze, ale zaczynają się w pewnym momencie niedobory, tak? Nie można kupić, nie wiem, kiełbasy w sklepie. Dlaczego tak się dzieje? Bo szło wszystko za granicę. Wszystko było tego i szło do ruskich. No ale u nas trzeba, chcieliśmy jeść. Ale u nas nie. No ale jak, to ludzie chcą jeść. Kontyngent musiałeś oddać. Ale jak ja mam oddać, jak ja chcę zjeść? No jak ja mam z tobą rozmawiać? Przecież tu masę. Ty musiałeś najpierw oddać kontyngent, czyli... Ale... Czyli takie... A ty słuchaj, wiesz co, to jest wiesz co to jest kontyngent? No, proszę wytłumaczyć. Masz, słuchaj, co wiesz jaka teraz forma jest kontyngentu, jaka? Że idziesz i mówisz w ten sposób, że kur tyle i tyle kur, rozumiesz, masz dostarczyć temu i temu i temu. Na hurtownię czy coś takiego, tyle kur, rozumiesz? Na przykład masz trzodę świń, tak? Trzodę świń masz dostarczyć tam tysiąc ileś tuczników czy coś takiego tych świń. I ty musisz to dostarczyć. Jeśli to nie dostarczysz, to cię każą. To był kontyngent. Jak ty kontyngentu nie zaniosłeś, to musiałeś najpierw oddać kontyngent, a dopiero co ci zostało. To znaczy, że była silna władza, która nie dawała swoim, tylko kazała dać obcym, tak? Władza musiała przyjść na spęd, dałeś wszystko, miałeś zakolczykowane świnie, przychodziły ci, czy krowa, kolczyki były, krowy też kolczykowali i musiałeś oddać, rozumiesz, najpierw kontyngent, a co dla siebie coś tam wyprodukował po boku, to mogłeś sobie zostawić. Tam jak miałeś 5 czy 10 świn zakontraktowanych, załóżmy jednego czy dwa mogłeś sobie dla siebie po boku, ale to tego, to było tak, a za Niemca już nie było, za Niemca musiałeś wszystko oddać. Chyba, że po boku tam z Niemcem się dogadałeś i ci nic nie powiedział, ale Niemiec też przyszedł, jak żeś zabił świniaka, to w sobie najlepsze wykrajał, żebyś a dopiero resztę tobie zostawił. To wracając do tej komuny, nie było w sklepach, bo były kontyngenty, a kontyngenty dlatego, że była zła władza, która wolała dać innym, niż tak samo pewnie z węglem, może też do Rosji. A węgiel jaki masz teraz u nas? No gdzie jest węgiel polski? No jest, dużo jest. No jaki jest polski węgiel? Polski, słuchaj, czy ty nie słuchasz, nie rozumiesz, zobacz, na hałdach jest hałdy od groma polskiego węgla, tak? No tak. Wiesz, czy polski węgiel się różni od tego, co od ruskich sprowadzamy? Przecież sprowadzamy od ruskich węgiel. Z Ukrainy, tak. No od ruskich, tak. Tam jest od groma kamienia. Mhm. Polski węgiel, jak się przywiozł, jak się spaliłeś, to rozumiesz, to miałeś tyle popiołu, co z gazety. Co z gazety, żeś spalił, tyle miałeś popiołu z węgla. A teraz pół na pół, czyli bo kamienia jest od groma. I rozumiesz, nie wiem, na jakiej zasadzie oni kupują węgiel od nich. A weź teraz cukier. Dwie łyżki cukru sypię na taką szklankę i nie jest słodka. To znaczy, że co? Cukier nie ma tej słodyczy, nie ma tej, rozumiesz, wiesz, tej słodyczy nie ma, jest mało słodki. A na tej zasadzie kupują od nas cukier do Anglii, do Niemiec i wszędzie cukier. Cukier nie ten taki miał jak pył, rozumiesz, tylko szedł cukier taki,
krystaliczny, rozumiesz, jak ryż. Taki był gruby, zupełnie jak ryż. To żeś pół łyżeczki tego cukru, pół łyżeczki cukru byś wsypał na taki garnek półlitrowy, miałeś słodki ten, słodką herbatę. A zobacz, u nas fajans, dwie łyżeczki teraz sypią. No to są nowe czasy. Nowe czasy, czyli produkty z rynku, które nie, jakby mimo obietnic nie dotrzymują słowa. No nie idzie do nas, no bo załóżmy z buraka cukrowego u nas nie wiadomo skąd przychodzi. Bo nawet nie wiem, czy z Chiny nie jest, z Chiny jest nie, z biały, tylko jest żółty, nie? Bo mój brat się przyjechał z Ameryki, to się dziwił, nie chciał słodzić tym białym cukrem. Podobnie biały cukier nasz to jest trucizna. Chciał żółty cukier z Chiny, znaczy z roślinny, naturalny. No. A nasz cukier, jak był z buraków cukrowych, to miałeś tak. Miałeś cukier, miałeś, zawiozłeś buraki cukrowe do cukrowni, miałeś wytłoki, wytłoczki, czyli wiesz, tak jak mięso prze maszynkę przemielesz, rozumiesz, to takie wytłoki dostawałeś, ty z powrotem gospodarz dostawał dla świń, ale już było z tych wytłoków, już było nie, ten cukier, ta zawartość cukru była wyciągnięta, wyssana, rozumiesz. Te wytłoki dostał z powrotem, on miał tak, wytłoki miał dla świń, bo to się, bo się tam wiesz, z tym, no, no jak się z otrębami mieszał i tak dalej, rozumiesz, kartofle takie zrobił, to było dla świń i miałeś liście. Liście kopcowałeś, rozumiesz, buraczane. Kopce były normalnie. A tu w Ożarowie? Tu w Ożarowie. Czyli żeśmy żyli z buraka cukrowego też. Przecież to było przez Ożarów i te wszystkie dookoła, te Ożarów, Pruszków, tam te wszystkie umiastowe, tam dalej Piotrkówek i tego, to się nazywało lodówka albo cieplarnia warszawska. No. Miałeś wszystkie warzywa tutaj. To wszystkie warzywa szły stąd na Warszawę. To było tak jakby spichlerz warszawski. No. Tych liście się kompostowało. Zakopywałeś liście buraczane, kopce i one się kisiły, rozumiesz? To krowy miały takie wyżerki na wiosnę, nie? Bo już nie było czym siana, nie miało tego. To te liście dawały im, rozumiesz? Liście bardzo soczyste są i one krowa po dobre i tłuste mleko dawała po takich liściach buraczanych. No. A dzisiaj co ma? Gdzie ma? Zobacz, wszystkie cukrownie nasze są. Niemcy i jakieś tam inne spółki, śmułki, rozumiesz? No, ale wcześniej miał pan tak, władza kazała, trzeba było kiełbasy oddać. Kiełbasy to już wiesz. Ale nie gadajmy o tym. No, a potem wchodzi stan wojenny. Jak to wyglądało w stanie wojennym? A kiedy wie, jak to wyglądało, jak to było. Gdzie pan był w stanie wojennym? W stanie wojennym to ja byłem tak na Służewcu. Jak się zaczęły rozruchy, zaczęło strajkować. Brygadzista partyjny był i tam przyjechali z tego, z bazy, złom zabierać. Bo tam złom było takie skupy złomu, zbierać złom tego z terenu na zakładzie. No i brygadzista coś tam, bo tam my, było śniadanie, bo coś mi usłyszeli, że w Gdańsku strajkują, gdzieś tam strajkują i że na Solidarność, żebyśmy startowali. I myśmy nie tego, a on do nas tam do roboty, żebyśmy z tego brygadzista, nas było 10 na lakierni. I on też tam do nas i z tego i do tych, te nie chcieli te ładowacze tego złomu też zbierać, rozumiesz, że strajkują, usiedli, a on tam więc zaczął, wiesz, tam mądrzy się i tam któryś rzucił kotownikiem w niego, rozumiesz, ale go nie trafił, się zląkł, uciekł do szatni i wiesz, szatni nie wychodził, rozumiesz. I tak był, chyba te pierwsze strajki, a później, bo to było 81 chyba się zaczął, tak? W grudniu? Tak, a się skończył kiedy? Trzecim, ale zelżał chyba po pół roku czy coś takiego. Nie, tam po pół roku się skończył. Nie, zelżał, a do trzeciego trwał. Do którego roku? Do 83. No. 3 lata tylko? Dwa. No. Więcej chyba. Ja nie wiem, jak to tam wyglądało konkretnie, no, ale oficjalnie to go znieśli w 83. No, wiem, takie, tak pamiętam ze szkoły. Wiem, że byłem...
byłem tam, się jakoś zatrzymał, na służebce byłem. Później byłem na Duchnicach, pracowałem w spółdzielni. Jak żeśmy jechali tym autokarem, no to już na macierzyżu zatrzymali nas, wchodzili na kapę, na ten, do autobusu taki, no to nie był autobus prawdziwego zdarzenia, tylko stary Buda była, rozumiecie tego. I sprawdzali nam tam, gdzie my jedziemy i gdzie w którą stronę jedziemy. No my nie jedziemy tu na szczykoły do roboty, nie na szczykoły, tylko nasze ligi do roboty, no, no to tak nas sprawdzali tutaj. Ale był pan zaangażowany jakoś w ruch niekomunistyczny? O. Nie, no jak my robociarze, co my mieliśmy nic. No to kto się tym zajmował? Czym? Tymi strajkami. Czyż robotnicy w Ursusie strajkowali? No to wystarczy, kto się strajkował? No wystarczyło, że się usłyszało, że tam strajkują. Nawet co długo strajkowali? Strach ucichł i koniec. Stłukli, widzisz, co to teraz nie, ciebie nie było, byłeś w pociągu. Pokazywali jak w Dąbrowie Górniczej, bo tam najwięcej strajkowali chyba rok czy dwa lata. Mieli te protesty, tam było 20 tysięcy ludzi, tam to ZOMO się wycofało, bo się zlękli. 20 tysięcy ludzi, to nie żarty. Tam byli nawet nieźle przygotowani. I poszli na wujek, na kopalnię wujek. To wystarczyło, no, to takie były głuche, ciche telefony, rozumiesz? Usłyszałeś i już się, no, strajkujemy, koniec, siadamy, nie robimy. Nikt się nie popełnił, żaden partyjniak się nie wychylił wtedy. Bali się? Partyjniak wtedy, oni się zapisywali do tego. Oni wtedy rzucali te i przepisywali się do Solidarności. No ale jak to tak? No spytaj się Lubańskiego, jak się zapisał do Solidarności. A co mnie to obchodzi? Przecież mogę mu powiedzieć. No a co się śmiejesz? Z pana śmiałości i otwartości, którą bardzo szanuję, no, i podziwiam. No to przecież oni się wszystko zapisywali od razu do Solidarności. Ale po co? Przecież byli w partii, to znaczy, że wierzyli w socjalizm, a nagle wierzą w Solidarność. To jak to wierzą, no trudno wiedzieć, czy się wierzą, czy się bali, rozumiesz? Pospolite ruszenie. Solidarność to było pospolite ruszenie, cała Polska, to nie 1020 tysięcy, tylko miliony, tak? No, pospolite. 10 milionów. Tak. No, to jest pospolite ruszenie, 10 milionów ludzi, samych ludzi dorosłych, czy pracowników, a każdy ma rodzinę, tak? Czyli my tylko żonę i dzieci, to już jest masz 20 milionów, 25, prawda? No, no. Czyli to jest pospolite ruszenie, no. Cały naród. Bali się po prostu, swoich się bali. I się przepisywali, ale... Tak. Czyli tak naprawdę stali się, ci komuniści stali się solidarnościowcami. No, po prostu rozumiesz, nie wychylali się, no. Z tych swoich, rozumiesz, ideałów, rozumiesz, Lenina, Stalina, Marksa i Engelsa, rozumiesz? No. No i... To nie śmiechy, taka była prawda. Farbowane lisy jednym słowem. O, interesowała ich władza, a nie interesowały ich ideały. Pozycja, no, żeby mieć swoje pozycje. A pan był w Solidarności? Nie, ja nie wiem. Nie, ja się do związku nie zapisywałem, ani w harcerstwie. Jeden związek, który należałem, to dobyłem tym ministrantem w kościele. O, to mogę cię przyznać. Bo ja sobie mogę po łacinie ministranturę powiedzieć, odpowiadać. A tak do żadnego związku nie. A, no tylko ten, że związek, no, sportowy. No. No dobra. Mija stan wojenny, mija... No kończy się też ten, jest taka bieda Jaruzelskiego. No jak się kończy komunizm? Co się dzieje wtedy? No jak, no wszystko jest, jak chcesz coś kupić, no to wszystko na lewo po cichu kupujesz. Gdzieś znasz kogoś tam z Łowicza, czy tam z Sochaczewa, gdzieś z boku mieszka, przywozi ci w teczce, czy w jakimś tam czymś. Z 10, z 5 kilo, czy jakieś wędliny, czy coś takiego. Ale to już. Przecież mogę do sklepu iść, no, ale kontynuuję. A w sklepie nie ma. A w sklepie nie ma. W sklepie na Giechaki, tak jak ci mówili. Ocet, nawet później to chyba i octu nie było, bo jak
przyszedł czas konserwowania ogórków i tak dalej, to octu nie było, nie? Bo octu potrzebny do ogórku. Strasznie krzyczą za oknem. Słyszy pan? A co to jest? Straszne krzyki. Takie sportowo... A weź zobacz. Kibicowskie. No nie, moim zdaniem nie będzie widać. Takie zagrzewki kibiców. Tak? No tak. Ale co dzisiaj jest? Piątek. A to mecz jakiś jest? Tak głośno, tak niesamowicie głośno, że to niesłychane jak na ożaru. No często się, często się. Nie, dobra, ale... Do nie, jest okej. Okay. Jest też... muszę za jakieś 25 tam... no ale nie mamy... Znaczy nie ma rzeczy w sklepie, no i co? No ale ja jak nikogo nie znam... Mam pieniądze, nikogo nie znam. Masz chleb, masz margarinę, bo szmalcu, szmalcu nie, margarina, wtedy była margarina może lepsza jak teraz masło, bo ta palma była dobra margarina. Takie podrobowe może tam gdzieś rzuciło, czasu rzucało jakieś kaszanki czarne, czy brąświecki, czy salceso, ale jest takie wędliny jak na przykład, czy krakowskiej. No tam zwyczajne też mogli ci podrzucić od czasu do czasu, że mogłeś najwyżej dostać pół kilograma. Rozumiesz, jak ci wiesz, ile rzucili na sklep. Jak rzucali na sklep dostawę, to od razu wiadomo było, że załóżmy 10 czy 15 osób dostanie i koniec. Musiałeś iść do domu. W takich kolejkach? A ja. No ale to nie. To zanim dostawę przywieźli, towar na sklep, to musiałeś się po cichu od kogoś dowiedzieć, że na ten sklep przywożą towar, rozumiesz? I rozumiesz, chcesz wejść pomału, rozumiesz, żeby... Bo jak się spieszyłeś, to każdy się pytał, gdzie idziesz, jak w stronę sklepu. Tu do Mazurka, jak się szło. Aha. Tu, gdzie jest teraz ten sklep, na rogu Konopnickiej, to tam jakieś są te... Te, nie wiem, tam jakieś... Tam a, piwo czy coś tak, tam tak, jest. Tam alkohol, jest. No. O, no to tutaj, to był Mazurek tak zwany nazywał się. Do Mazurka się szło do sklepu. Mm-hmm. No to wiesz, to już musiałeś wiedzieć po cichu. Tam się dowiedziałeś, że tam będzie o tej godzinie. No to już stałeś pod sklepem i wiadomo, pyk, patrzysz, samochód jedzie i pokazał się, to już w kolejce jesteś, trzeci albo piąty, dobra, stoisz, dobra. No. Ale, byłeś... nie można było formować kolejki wcześniej. Bo wtedy by się za szybko zwęszyli inni. A kolejka się zrobiła, patrzysz, przydziału nie, coś się stało, nie dowiózł towaru i koniec. No. Ale przecież on mógł ten towar sprzedać wcześniej. Mógł gdzie indziej więcej dać. No właśnie. No, mógł do takiej, jak ona się nazywała, na ołtarze będzie ciepliska, czy jak ona się nazywała. Tam jest taki zielony budynek drewniany był. Ona też kiedyś tam chyba... Mieli swoją prywatną tą masarnię. Ja zapomniałem, jak ona się nazywa. Ale panie Adamie, a jak pan to, takie ogólne pytanie mi przyszło chyba z tych wszystkich rozmów, jak pan ocenia to, że pan jakby widział takie zmiany? Kwaterunkowo, potem nic, potem nagle się okazuje, że wszystko jest w sklepach, potem się okazuje, że to co jest, to cukier nie jest cukier. Kwaterunkowo, ci powiem, tłumacz, jak było kwaterunkowo. Nie, to ja rozumiem. Mamy przydział z kabla, rozumiesz? Na nasze miejsce ojciec jest w Busku Zdroju, w sanatorium. Ja zostałem z matką i z dzieciakami. Przychodzi na nasze miejsce nie chcą nas wpuścić, chcą wpuścić jakiegoś partyjniaka. Rozumiesz? To dochodzi, my z furmanką i szczykami, z pierzynami, z gratami, rozumiesz, na kolejowej przed blokiem. Nie chcą nas puścić, bo tam ma wejść jakiś partyjniak. A nam mają dać mieszkanie po nim, rozumiesz? Mm-hmm. Tam, gdzie on mieszkał, miał się tu wprowadzić, na nasze miejsce, tu do bloku, a my na jego miejsce. Wiadomo, szybko idzie na kabel, tam, gdzie on się zrobił. Na kablu zaraz tam, nie wiem,
kilka tam z działu, gdzie ojciec pracował, maszyny zamknęli. Był taki dyrektor komendarek, tylko nie ten komendarek zapaśnik, tylko dyrektor komendarek był, nie wiem co to była za rodzina. I on ich wysłał, mówi, idźcie tam, bo tam palimące chcą mieszkanie zabrać. I ludzie lecą z kabla tu i tu, rozumiesz, robią awanturę pod blokiem, rozumiesz, i to się uspokaja, ten z powrotem, dopiero ten partyjny, wiesz, wycofują go z powrotem na swoje mieszkanie i nas wprowadzają, rozumiesz. Bo jak się okazało, to ten partyjny nie był wcale zły człowiek, nie? Ojciec mówi, że on go później ojca przepraszał za to, że za ten incydent taki, że to nastąpił. Ojciec mu tam przebaczył, mówi, nic się nie stało. Tak się stało, jak się stało. Ojciec był pewny, że mieszkanie dostanie, bo tak by nie pojechał do sanatorium. A był pewny, że dostanie, rozumiesz, i pojechał sobie spokojnie do sanatorium, a to nam chcieli mieszkanie zabrać. No, tak. No dobra, ale to jakby zmieniały się systemy. No. Tu było coś w sklepie, tu było coś na kontyngent, tu było coś na przydział. Potem się okazuje, że wszystko jest w sklepie, tylko wszystko jakby nie ten smak. Jak pan na to patrzy? Ma pan tyle lat, widział pan już tyle rzeczy, nie dziwi to pana? Złotówka kosztuje raz tyle, potem jest dużo, a i właśnie, hiperinflacja, jak pan pamięta hiperinflację lat 90., tam 89. Co to było za Balcerowicza? Co ten, no początek, popiwki te wszystkie. 100 zł, 1 grosz, tam 10 groszy warty, tak? Tak, denominacja, no to tam, jest po 96. No to było, jak to było, no słuchaj, no co to było? Chyba. No. Jak to było? To było w ten sposób, że to było, to wszystko było jakoś uknute. Rozumiesz? Bo ci, co wiedzieli, że będzie tak Balcerowicz, że tak zrobi, rozumiesz? A jego znajomi jakieś, no nie wiem, jakaś duża grupa grup, duża... Ja przepraszam. Halo? Udzielni? Spokój? No tak. O tych boczkach faszerowanych? Nie, nie o boczkach. Znaczy, kończy się, no właśnie jakby, kończy się, jakby jest hiperinflacja. Jakie przejście. No tak, między 89 a 90. I tu w Ożarowie też. Kończą się te zakłady. O, właściwie to tak trochę na koniec, szczerze mówiąc. Jakby przedostatnie pytanie do pana. Jak to się dzieje, że upada kabel? Jak to się dzieje, że upada huta? No, jak to nie robiłem. Kablu no dobra, to jak kablu się i cebeku. No, to jak to się dzieje, że upada kabel i... Kabel z kabla? Kabla ja dokładnie nie wiem, bo jak mnie z kabla zwolniłem się z kabla, no. To jeszcze kabel chyba był rok czy dwa lata po tym. I jak ja odeszłem z kabla, to oni... A jeszcze ja byłem w kablu, już jak zaczęli prywatyzację robić, taką przymiarki. I rozdawali te jakieś talony, tak, że jakieś dawali te że wykup na kabla, nie, takie abonamenty, jak to się nazywa? Akcja? Akcje, takie akcje dawali, no. Aha. I nam te dawali akcje tak samo i mnie tam też dali na parę tysięcy tych akcji, to wszystko ludzie zaczęli, nie trzymali, tylko jak najszybciej to sprzedawać i tośmy poszli, posprzedawali. To było chyba, oni mieli te biuro takie do wykupienia tam, kilka miejsc mieli tych wykupywali akcje, już jak prywatyzowali i kabel. I sprzedałem te akcje też, to było chyba na Lwowskiej czy gdzieś tam w Śródmieściu. Tam od Mili Plat, od Koszykowej chyba tam gdzieś na takiej uliczce chyba, Lwowska czy na Okorskiego. Aha. Tam potem sprzedałem, bo tam jakiś chłopak był, że tam najdrożej można sprzedać, znaczy najlepiej można sprzedać te akcje, bo oni różnie cenili te akcje, nie? No i później to ja, jak się zwolniłem z kabla, to oni tylko pobrali jakieś odprawki po 40 tysięcy, coś takiego, ja tego nie wziąłem. No bo się zwolniłem z kabla. I później no co, był ten strajk w kablu, potem jest rok czasu, tak, czy ileś tam był ten strajk, no i co tu przyjeżdżali, był glęb, my się odprawiali pod kablem, no ale tutaj Miller przywiózł jakieś tych... No, jakieś prywatne autobusy były, rozumiesz? Nieoznakowane jakieś prywatne autobusy, przyjechała Watacha, rozumiesz? Tam ludzi tego, no i później potem jeszcze te maszyny tam dziurawili, wywozili wszystko na wagony. Tam, znaczy, no, nie wszystko naraz, tylko
działami. Jak dział był taki, taki, to przychodzili, tu obstawiali, czyścili, rozumiesz, i tak dalej. No tak, tylko tyle, co do opowiadań ludzi mogę wiedzieć, co tam w kablu było. Bo tam na kabel cię nie wpuścili. To duża zmiana w Ożerowie była, jak zamknęli kabel? No. Dla ludzi? No a co, ludzie musieli szukać roboty. Ale poradzili sobie, co? Warszawa blisko? To wiesz, no ja wiem, no może i tak, bo było tak, dużo było takich chłoporobotników, nie? Na przykład dużo przyjeżdżał, z Błonia dużo przyjeżdżał dalej, z Sochaczewa przecież nawet tam dalej, gdzie, tu z Pruszkowa przyjeżdżał, tu tam, czy no z całych okolic, tu, czy Piotrkówek, czy tu wszystko, Duchnice się szykuły. To zawsze ktoś pracował w kablu. No. To jak miał w kablu pracował, to jak przerzucił robotę w kablu, no to poszedł gdzie indziej. No ale to też ciężko było mieli ludzie na co zrobić. A jak pan patrzy na dzisiejszy Ożarów? Wszędzie magazyny? No to co to, no to patrzy, siedzi. Patrzy, zdziwiony jesteś, co się dzieje. No. Wszystko było obsiane, pszenica, nie pszenica, buraki, wszystko, cebula była, wszystko marzyła. Dookoła miałeś, a teraz co masz? Magazyny i magazyny, tylko nie wiadomo, co to jest. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Nie ma za co. Nie włączyłeś, czy ten jesteś? No, jeszcze się ciągnie.